Zbudowanie mitu nieomylności, wręcz tabu, polegające na tym, że nie wolno krytykować pana prezesa. No to tak, jakby się krytykowało Polskę. To tak, jakby się krytykowało pana Jezusa. To wszystko panu uwalił Morawiecki. Pytanie, dlaczego? Nie zrobił tego bez, bez zgody prezesa, bo się lewicy spodoba, że jak wykończymy zwierzęta futerkowe, to lewica zagłosuje na prawo i sprawiedliwość. Trzeba znaczy, było. Przepraszam, trzeba być kretynem, żeby sądzić, że lewica zagłosuje na prawo i sprawiedliwość. Pisu dawno by mnie wyrzucili, gdyby nie było przekonania, że pewnie założę nową partię. Partia rządząca, która ma w ręku wszystkie właściwie narzędzia, może organizatorom nowej formacji I nawet nie o mnie chodziło, ale ze mną chciało współpracować wtedy bardzo wielu rolników. W sytuacji, jeżeli poczuje zagrożenie, to może bardzo zaszkodzić i przede wszystkim ta obawa. Oto, że rolnicy, którzy mają gospodarstwa, będą nękani przez agencje restrukturyzacji i modernizacji, weterynarzy, Krajowy Ośrodek Wsparcia, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcję Jakości Ochrony Roślin i Nasienictwa, etc., etc. I ja będę miał na sumieniu zniszczone gospodarstwa. Ludzi, którzy chcieli się ze mną zaangażować, koniecznie nawet mnie przymuszali do tego w projekt jakiejś nowej, przede wszystkim rolniczej organizacji. Dlatego ja nie miałem takich, takich zamiarów. Pis czy chcę jakieś rozszerzone samobójstwo popełnić? Jeżeli chce, no to, to życie Pustki nie znosi. Będą powstawały nowe ruchy społeczne, nowe formacje. Odrzucanie Europejskiego Zielonego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie innego rodzaju kłopoty. To plan, w którym warto uczestniczyć, nawet za pewną cenę, mówił w 2021 roku ówczesny wicepremier Jarosław Kaczyński. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, gdzie jest teraz Polska i czy nie ponosimy jednak zbyt wysokiej ceny. A naszym gościem jest były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Panie Ministrze, nasza rozmowa będzie dotyczyła dwóch tematów. Najpierw porozmawiamy stricte o polityce, a później o bieżących sprawach, to znaczy Zielony Ład, Ukraina, protesty rolników i możliwe manewry polskiego rolnictwa, bo jakoś musimy wyjść z tej całej sytuacji. Znajdujemy się w dworku prezydenckim w Ciechocinku. Jest pan doradcą do spraw rolnictwa prezydenta Andrzeja Dudy oraz był pan doradcą do spraw rolnictwa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jak pan ocenia w zestawieniu tych dwóch prezydentów? Jestem przewodniczącym Rady do Spraw Rolnictwa. Gdybym był doradcą, musiałbym zrezygnować z funkcji posła, która jest dla mnie bardzo ważna, ale rzeczywiście przyjaźnie się z panem prezydentem i bardzo go. Wspieram. Doświadczenie związane z doradzaniem Lechowi Kaczyńskiemu było może dla mnie wyjątkowo ważnym w moim życiu. Wtedy byłem jeszcze dużo młodszy. To jest wybitny człowiek, wybitny polityk. Bardzo go ceniłem. Bardzo bolały mnie, podobnie pewnie jak i jego i wielu jego współpracowników, te obrzydliwe, podłe ataki, które wtedy formowano wobec niego. Również obecny pan premier Donald Tusk, inne środowiska. To był wybitny Polak, bardzo kochający Polskę, starający się najlepiej jak potrafił jej służyć. Jego dobrym uczniem jest Andrzej Duda, który był zresztą u niego ministrem odpowiedzialnym za sprawy, sprawy sądownicze, sprawy sprawiedliwości. Jest człowiekiem, który przejął od swojego mentora, od swojego mistrza, od Lecha Kaczyńskiego, Również to podejście do Polski, szacunek dla ojczyzny, chce być, jak sądzę, prezydentem wszystkich Polaków. Ale również zmienia się sytuacja w Europie, zmienia się wszystko. W całkiem innych realiach funkcjonujemy i pewne działania, których może nie trzeba było podejmować w drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku, teraz są wymagane. Ja mam zaufanie do. Andrzeja Dudy. Nie ze wszystkimi jego decyzjami się zgadzam i mam do tego prawo. Natomiast uważam go również za ważnego i jeszcze może mającego do odegrania pewną rolę w przyszłej historii polskiej prawicy polityka. Nasi widzowie by mnie zjedli, gdybym tutaj nie wspomniał o tym, nie zapytał o to, czy polityka względem Ukrainy prezydenta Andrzeja Dudy nie była zbyt, że tak powiem, przyjazna. To znaczy dawanie orderów prezydentowi Żeleńskiemu w momencie, kiedy nie upominamy się o takie rzeczy jak wołyn, to zakła, troszkę zakola o pewne błędy polityczne, jeśli to tak delikatnie ujmując. Ja bym nie przeceniał roli medali czy orderów, które sobie szefowie państw przypinają. Gdyby tak się zastanowić, to w historii wiele było błędów, wiele osób zostało odznaczonych może na to nie niezasługujących. Ja dość spokojnie podchodzę do oceny naszej polityki wobec Ukrainy, nawet może przesadnego otwarcia w pierwszych dniach i tygodniach wojny. Przecież Ukraina przetrwała pierwsze tygodnie tylko dzięki pomocy Polski. Gdyby nie nasza pomoc, i ta adresowana do milionów Ukraińców, którzy stamtąd uciekali, ale również pomoc militarna, zanim reszta świata dość leniwie zaczęła coś tam dostarczać na Ukrainę, to gdyby nie nasza pomoc. I również pewna dzielność żołnierzy ukraińskich, to Ukrainy już by nie było. To byśmy mieli sąsiada za Bugiem całkiem, całkiem innego. Ja zdaję sobie sprawę, że temat ukraiński i wielu polityków nie chce na ten temat się wypowiadać, ale ja się chętnie wypowiem. Temat ukraiński jest w Polsce elementem bardzo konfliktowym. Ludzie skaczą sobie do oczu, przypisują sobie jakieś złe intencje owszem, te dwa narody wyrządziły sobie wiele krzywdy. Symetrii nie ma. Ukraińcy wobec nas, i to jest kwestia rzezi wołyńskiej, ale przecież to jest tylko pewnego rodzaju symbol, co, bo ludobójstwo Ludobójstwo było również na innych terenach, tak. nie tylko na Wołyniu. To, co się wydarzyło, jako zorganizowana akcja Ukraińców, sterowanych przez ich organizacje polityczne, przez OUN, Realizowana przez UPA jest czymś w historii wyjątkowo podłym i to musi być wyjaśnione. Tłumaczenie Ukraińców, że to było ludowe powstanie przeciwko z nienawidzonym wcześniej naród ukraiński Polakom, jest nieprawdziwe, przecież jeżeli jednej nocy zostało zaatakowanych 100 wsi czy 100 miejscowości, to była akcja zorganizowana, która nosi absolutnie znamiona czystek etnicznych. A razem z hitlerowcami. Tam no, Ukraina nie miała swojego państwa. To jest też pewnego rodzaju nieszczęście dużego narodu, może nie do końca nawet czującego te związki wewnętrzne, bo wszyscy po kolei ich rozrabiali, wszyscy ich skłócali. Robili to carowie, robili bolszewicy, austriacy w części zaboru, która przypadła Austro-Węgrom. Wszyscy napuszczali wzajemnie mieszkańców Ukrainy, skłócali. Trudno nawet było przez długie lata mówić o narodzie ukraińskim. Ukraina miała przez chwilę swoje państwo w 18 roku, chyba tam około trzech lat, czyli poczucia państwowości nie było, ale myślenie o państwowości, szczególnie w tych nurtach nacjonalistycznych, narodowych ukraińskich, było silne. I Niemcy to również rozgrywali, że może niezależna Ukraina w postaci jakiejś, może, autonomicznej formy władzy pod protektoratem Niemiec kiedyś powstanie. Ukraińcy tym byli nęceni, tym byli mamieni przez Niemców i to się przeradzało zarówno w czystki wobec Żydów na Ukrainie okropnych, okropnych. To co się w Babimiarze czy w innych miejscach działo to jest rzecz straszna, ale również te czystki wobec innych narodów w szczególności Polaków, którzy mieszkali na Ukrainie. I wracając jakby do sytuacji bieżącej, ze strony polityków Ukrainy padły deklaracje. Jestem również członkiem polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej. O no, to też chciałem zachęcić. I tak, również wienić, zgromadzenia parlamentarnego w poprzedniej kadencji Litwy, Ukrainy i Polski, czyli w takim y, y, trójstronnym wymiarze z naszymi wschodnimi sąsiadami. Tam wielokrotnie padało, y, że oni po pierwsze, trochę inaczej oceniają z ich punktu widzenia właśnie wystąpienia Ukraińców przeciw Polakom, jest trochę pewnie na potrzeby własnej polityki. Historia jest często budowana przez tych, którzy rządzą. Ale również padały głosy, że chcą się pojednać, że chcą przeprosić za zawołyń. Oczywiście my nie oczekujemy, jak sądzę, rekompensat materialnych, ale chcemy stanięcia w prawdzie. I również y, możliwości ekshumacji, y, utworzenia memoriałów, cmentarzy, żebyśmy mogli, ci, Ale którzy. Czy ktoś o to zabiega w kręgach prawa i sprawiedliwości, ta, Oczywiście, oczywiście to było, to było we wszystkim... Niemcy mogą dokonywać ekshumacji, a my wciąż nie możemy. To było wszystko w wystąpieniach polityków, którzy jeździli do Kijowa. Mam przekonanie, że. To była stała, stały element agendy rozmów z Ukraińcami. Ale jeden z Ukraińców, jeden z członków Wierchownej Rady, mi kiedyś wytłumaczył, kiedy mu postawiłem zarzut, dlaczego wy wygloryfikujecie banderę, dlaczego nie chcecie jednak stanąć w prawdzie w sprawie UPA i tych działań. On mówi, tobie łatwo jest mówić. Wy w tej przebogatej historii Polski, ponad tysiąc lat trwającej, macie bohaterów, których możecie przekazywać, pokazywać swojej młodzieży, tworzyć z nich mity założycielskie, y, pokazywać wzory do naśladowania. Y, powstrzymywaliście przez wieki parcie niemieckie na wschód, y, powstrzymywaliście parcie islamu, y, mieliście powstania narodowe, które budowały tożsamość narodową. Pokonaliście w 20 roku największą wówczas armię Europy, roz, rozbijając bolszewików i powstrzymując ten pochód na zachód. W II wojnie mieliście największą partyzantkę, która, która cudów dokazywała, dokonywała. Mieliście żołnierzy wyklętych, mieliście Ruch Solidarności. Wy macie wiele przykładów, które możecie przedstawiać młodzieży do naśladowania. My nie mamy nic. Chmielnickiego, który właściwie według obecnych norm czy, czy określeń to był zdrajcą, bo oddał Ukrainę Rosji, czyli zdrajca Ukrainy, Kozaków. I więc my mamy armię, naszą w cudzysłowie Armię Krajową, czyli UPA. I my, w oparciu o UPA, która walczyła głównie z bolszewikami, czy z Armią Czerwoną, chcemy budować nasz mit założycielski Wolnej Ukrainy. No ja mówię, no ale przecież to, jest, to nie wytrzymuje próby czasu: no bo przecież to byli w dużej mierze też i bandyci, którzy mordowali Polaków. I padła wtedy pewna myśl, która nie wiem, czy będzie zrealizowana, bo ja widzę też wolto, jak, jakiej Ukraińcy dokonali w stosunku do tych rozmów, które były zaraz tak. po wybuchu wojny. Wtedy wydawało się, że z ich strony jest otwarcie, że szukają porozumienia dwóch dużych narodów słowiańskich. Teraz nie jestem przekonany... Wykorzystali wszystko, co mogliśmy. Wystąpienie w Bundestagu i mówienie, że to Polacy mordowali razem z Niemcami Ukraińców, to jest chore. Tak, ale również i jakby przebiegunowanie polityki Ukrainy, Polska była dobra, dopóki mogła pomagać, który, kiedy oddaliśmy właściwie wszystko, co czym dysponowaliśmy. To już, nie jesteśmy. To już tacy kochani nie tak. jesteśmy, bo teraz Niemcy mają być Wejść do Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, Niemcy mają być liderem Europy, i Ukraina orientuje się na Berlin. Natomiast jeszcze wracając do tego członka Wierchownej Rady, on mówi: Wiesz, niedługo Bandera nie będzie do niczego potrzebny, my się możemy od niego w jakiś sposób nawet i odizolować od jego historii. Bohaterami będą ci, którzy giną na wojnie. Którzy od 14 roku Niebiańska Sotnia i inni w każdej miejscowości są ludzie, którzy giną na froncie. Powstają cmentarze, pomniki, będą wiersze, będzie, będą dzieła sztuki poświęcone tym bohaterom i na nich oprzemy mit założycielski nowego państwa ukraińskiego. Pewnie tak będzie, ale te nasze relacje muszą być oparte o historię. Tuż nawet nie chodzi o rozliczenia, o rekompensaty, o żądania jakieś, chodzi o uczciwe postawienie tych relacji między Polakami a Ukraińcami i wskazanie, że również Ukraińcy polskiego interesu narodowego. Popes. Tak, bardzo mocno wtedy Polakom zaszkodzili. Oczywiście Polacy pewnie to też się pewnie wielu ludziom w Polsce nie spodoba. Może Polacy. Też bez jakiejś winy, choć nie ma żadnej, nie byli, nie, nie byli. Bronili się również przed UPA, również były i rewanż w stosunku do tych Ukraińców, którzy mordowali Polaków. A wcześniej, historycy to podkreślają, zresztą to jest również w ocenie ruchu chłopskiego w Galicji, na tych terenach, które przed wojną były na Ukrainie. Ukraińcy byli w jakiś sposób traktowani nieufnie, podejrzliwie. Nie było wyższej uczelni z językiem ukraińskim, czego się bardzo domagali. Ukraińcy nie mieli dostępu do urzędów, na, na, na urzędników wyższego szczebla, do, do wojska, do, do policji. Traktowali to jako upokorzenie ze strony Polaków. Do tego jeszcze doszło w latach 30. zniszczenie wielu cerkwi prawosławnych. To wszystko zapewne nie budowało dobrych relacji w stosunku do Polski, do Polaków. Ale, ale, a, ale jednocześnie no, to nie jest usprawiedliwieniem absolutnie Ta. nienawiści, która potem opanowała Ta. zdecydowaną większość Ukraińców. Byli również tacy, którzy pewnie chcieli Polaków ratować i pomagać. I się wstydzili tego wszystkiego, ale zdecydowana większość wtedy była absolutnie antypolska. Panie ministrze, jeszcze, jeszcze chciałem wrócić do prezydenta Andrzeja Dudy, mianowicie pewni złośliwcy z kręgów Prawa i Sprawiedliwości poinformowali mnie, że istnieje plan na pewien sojusz prezydenta Andrzeja Dudy z Mateuszem Morawieckim w ciągu dwóch, trzech lat i mają stworzyć tak zwaną proeuropejską. Partię prawicową. Jak pan ocenia taki pomysł? Ja, ja o tym słyszę, o tym, że, że różne osoby w Polsce mają tworzyć nowe partie, że, że to już są jakieś tam zaawansowane działania. Prawdę powiedziawszy, ci, którzy chcą prawicy zaszkodzić, to w tej chwili o tym mówią. Ja mam dość jasne przesłanie w tej materii. Prawo i sprawiedliwość, któremu udało się w pewnym okresie zintegrować większość prawicy, nigdy w Polsce prawica nie będzie. Sądzę, w 100% wokół jednego ośrodka yy, skoncentrowana, ale to się pisowi udało. Również yy, sprawowanie władzy przez 8 lat po okresie yy, bycia w opozycji yy, pokazało, że pewna sprawność organizacyjna, ale również uzyskanie wiarygodności społecznej yy, miało miejsce. Jednak pis wybory przegrał i zaklinanie rzeczywistości, mówienie o tym, że wygraliśmy. No. W systemie parlamentarno-gabinetowym wygrywa ten, który jest w stanie stworzyć większość parlamentarną i rząd, czy samodzielnie, czy w koalicji z innymi ugrupowaniami, a PiS takiej możliwości jako żywo nie miał. Nie uzyskał większości samodzielnej, ale również spalił wszystkie mosty w stosunku do wszystkich innych ugrupowań, co wydaje mi się czymś absurdalnie głupim szukanie wroga w Konfederacji. Czy tępienie wszystkich jakichś grup, grupek, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, które miały poglądy konserwatywne, chadeckie, ale no, nie chciały nadskakiwać prezesowi partii i kierownictwu pis No to wszyscy zostali praktycznie w jakiś sposób wyeliminowani. I sytuacja jest w tej chwili. Dość zagmatwana, ale jednocześnie w pewnej logice politycznej dość jasna. PiS, ja mówię o tym bardzo często, moje zdanie może być lekceważone, bo chłop ze wsi gdzieś tam poseł, poseł z prowincji, więc tam można go bagatelizować. Natomiast mówią o tym również wybitni ludzie, mówią publicyści, mówią intelektualiści, może jako przykład pierwszy z brzegu profesor Andrzej Nowak. Jeden z najwybitniejszych polskich intelektualistów, tak. życzliwy notabene prawu i sprawiedliwości, który mówi wprost: ta partia straciła wiarygodność społeczną, utraciła zaufanie, również odnosi się osobiście do prezydenta Kaczyńskiego, który może jest człowiekiem, Wybitnym, może wybitnym strategiem, jednak jego osiągnięcia były naprawdę nietuzinkowe. Ale w tej chwili, niezależnie od oceny jego osobistej postawy, jest przedstawiany w sposób karykaturalny, w sposób komiczny, w sposób obraźliwy. Ale ten obraz dominuje w społeczeństwie w ocenie prezydenta Kaczyńskiego. A jeszcze budowanie, o co jestem zresztą często krytykowany, że w ogóle śmiem o tym mówić. Zbudowanie mitu nieumylności, wręcz tabu polegające na tym, że nie wolno krytykować pana prezesa. No to tak, jakby się krytykowało Polskę. To tak, jakby się krytykowało pana Jezusa, proszę o, to tak. prawda. Tak, bo przecież to jest nieumylne. No nie, no, nikt nie jest nieumylny. Na tym świecie wszyscy popełniają błędy, a przegrane ostatnie wybory pokazują, że tych błędów było sporo i tych, na które. Uwagę zwraca profesor Nowak, i zamiast jego ocenę, jego sugestie, jego podpowiedzi, między innymi dotyczące również i konieczności zmian w PiSie, zamiast potraktować jako punkt wyjścia do jakiejś serdecznej, szczerej, otwartej debaty, która doprowadzi do wypracowania nowej koncepcji, odzyskania zaufania społecznego, będzie jakimś elementem. no, nomen sanacji tej partii. Nie, to słyszę głosy, że no może i Nowak to intelektualista wybitny, ale o polityce tam pojęcia nie ma żadnego, bo na polityce to się zna pan prezes. I jego, Pana Czarnka -Sław. I jego otoczenie. Więc ja się z, taką, z takim zabetonowaniem PiSu nie godzę. I właśnie ta logika polityki o tym mówi. Jeżeli partia, która nie odzyska zaufania społecznego. A tego zaufania nie odzyska się tylko krytykując obecną władzę. Ona jest makiaweliczna, ona jest szkodząca Polsce, co do tego mam absolutne przekonanie. To nie jest partia polskich interesów. Ale samo krytykowanie tej partii, czyli powielanie kampanii wyborczej, tej całej narracji Hertusk, Firdoichland. To jest po prostu podlizowanie się prezesowi. Bardzo, no, tak zwanemu zakonowi. Dobrze, ale no, to ktoś nad tym panuje. No, jeżeli yy, na poważnie traktować tą dominującą, absolutną, bez żadnych yy, płcieni yy, dominację pana prezesa Kaczyńskiego, no to ktoś za to też ponosi odpowiedzialność. Tak. To nie można Oczywiście. tego zwalić na kogoś. Tak zwany kordon siedmiu. Yy, Z panem Mateuszem, panem Mariuszem, panem no tak, Ryszardem. Tylko, że stworzenie dworu który z jednej strony izoluje inne głosy, życzliwe głosy, które mogłyby. Prześwieca informacje Wpłynąć na zmianę myślenia tego mitycznego szefa, izolowanie go w jakiś sposób od informacji, krytykowanie wszystkich, którzy mieliby odwagę w ogóle coś powiedzieć. No to jest droga do upadku. Jedno, że to jest droga, pychy i pewności siebie, również przekonania przed wyborami, że te wybory w suglach PiS wygra, w związku z tym może spalić jakiekolwiek relacje z innymi ugrupowaniami, bo będzie miał rządy samodzielne. Ktoś prezesowi to cały czas podpowiadał, tak. co było fałszywe od początku. Może komuś zależało, nie wiem, czy tam ktoś jest, jakiś kred, czy tam jakiś... Ja podejrzewam, kto. Nie, nie, ale... jest, nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale to pokazuje, że ta partia będzie miała ogromne problemy z odzyskaniem wiarygodności społecznej i powrotem, nawet w dług, długiej perspektywie, tak. do realnego sprawowania władzy. Tym bardziej, że na naszych oczach zmienia się całkowicie struktura społeczna. Przychodzą nowe roczniki, którym opowiadanie o historii Tuska to trochę przypomina opowiadanie o smoku wawelskim, straszenie Europą. Też już mało kogo, kogo rusza, więc jeżeli ta partia chce, powtórzę to jeszcze raz, pozostać na scenie politycznej, nie tylko jako zmniejszająca się reprezentacja jakiegoś coraz mniejszego elektoratu, może na, na poziomie kilkunastu procent się, się zatrzyma, to musi przejść głębokie przeobrażenie. Pewnie, pewnie również ze zmianą kierownictwa, i tu nie o to chodzi. Ja chcę też. To jasno i prosto powiedzieć. Ja szanuję Kaczyńskich. Jednego i drugiego współpracowałem z Lechem, jak Pan wspomniał. Szanuję Jarosława. Może nawet w swojej historii miał przebywki geniuszu, ale oparcie organizacji tylko o jednego człowieka, którego upływ czasu przecież dotyka tak jak każdego ale z nas. Chciałbym o mit jednego człowieka. Tak, ale upływ czasu również tutaj i zdolności intelektualne każdego z nas pogarsza jest samobójstwem politycznym. Pewnie wpływ prezesa, dopóki będzie żył i zdolności umysłowe jakiekolwiek zachowa, będzie duży, bo przecież tej partii my go szanujemy. My go po prostu szanujemy. To jest, można powiedzieć, jego czy braci Kaczyńskich autorska partia z tego tytułu, choćby też pewien szacunek, zbudowanie obozu politycznego, który zdobył władzę i był w stanie Tę władzę, jak sądzę, z dużymi sukcesami dla Polski, aż nie wolnymi od błędów, ale te, tę władzę sprawować. Natomiast wpływanie na pewne myśl, na, na kierunki, na idee tej partii to jest jedna. Drugie, bieżące zarządzanie y, również konfliktami, które się pojawiają. Pewnie prezes dobrze sobie dobrze się czuł w zarządzaniu takim y, konfliktami. Przepraszam za wyrażenie. Wy się kłóćcie ze sobą, żryjcie się ze sobą, a ja będę tym ostatecznym, który was rozsądzi, a będzie tak, jak, jak chcę ostatni, który tego dnia był... Tak, a. tak. Jeżeli, mówię to ze smutkiem, ale też i spokojnie. Ja mam pewne wewnętrzne przekonanie, że to, co mówię, służy polskiej prawicy. Zresztą mówiłem to samo przed wyborami, bo jeżeli ktoś dostaje nagle olśnienia po przegranych wyborach i mówi, a bo trzeba było, tak, a trzeba... No to jest nieuczciwe. Tak. Natomiast ja przede wszystkim w obszarze spraw, którymi się zajmuję od wielu, wielu lat, zarówno w pisze, przecież byłem ministrem rolnictwa, również doradzając Andrzejowi Dudzie w obszarach wiejskich i rolnych, i tutaj głównie jestem w stanie wskazać nie tylko potknięcia, ale grube błędy, które sprawiły, że. Środowisko wiejskie, rolnicze odwróciło się od nie, nie poparło w takim wymiarze, jak to miało miejsce w 2019 roku, w poprzednich wyborach parlamentarnych. 56% poparcia na wsi, w tej chwili 45%. To jest utrata przy poprzedniej frekwencji około 600 tysięcy głosów. Przy obecnej frekwencji, gdyby utrzymać poprzednie poparcie, to byłoby mniej więcej 800 tysięcy głosów więcej. To mogłoby być na miarę, na miarę zwycięstwa. Więc ja się głównie tym zajmuję, ale mówiłem o tym, wskazując również ewidentne błędy w polityce wobec obszarów wiejskich związanych z Ukrainą, ze zbożem, z koniecznością jednak ujawnienia, kto na tym zarobił, kto, był, kto doprowadził do mechanizmu niszczenia polskiego rolnictwa przez sprowadzanie ogromnej ilości żywności z Ukrainy. No ale to było jak grocha mościona. Nikt tego nie chciał słuchać, i nie. Ja wiem, nazywano czy... jeszcze takich, co o tym mówili, ruskimi onucami. No tak, ale mnie to spotkało, kiedy do ówczesnego ministra rolnictwa Kowalczyka mówię, Heniek, no przecież znamy się tyle lat. Chłopie, przecież to jest katastrofa. To Za chwilę polskie rolnictwo będzie leżało. To jest nieprawda. Ty podburzasz rolników. Ty podburzasz rolników. Kiedy jeszcze grubo przed wyborami dostąpiłem zaszczytu posłuchania u pana prezesa którymi mi tam jakieś propozycje też próbowało składać. Mnie nie interesują propozycje awansów i władzy. Ja się mocno czuję związane z polską siłą i z rolnictwem i chciałbym, żeby ono przetrwało, bo jest ważne, zarówno w sensie bezpieczeństwa żywnościowego. Bezpieczeństwo w dłuższej perspektywie tylko własne rolnictwo może zapewnić. Tak. Nie żywność z Ukrainy, z Brazylii, Argentyny, tam Nowej Zelandii, Błówiecka. I wtedy. Bardzo ostro mówię, panie prezesie, przecież to zboże z Ukrainy to jest katastrofa. To, jest, to zniszczy nasze rolnictwo. Będzie skutek wizerunkowy PiSu jeszcze gorszy niż kiedyś piątka dla zwierząt. Absolutna głupota. O tym zaraz porozmawiam. Za którą ja, że tak powiem, zapłaciłem, ale ja miałem rację. A pan prezes całkowicie z przekonaniem mówi, ale Pan to jest nieprawda. To zboże z Ukrainy to jest jakieś śladowe ilości. Ja mam raporty, jakieś tam dokumenty. Ja mam raporty, chyba z Ministerstwa Rolnictwa się domyślam, bo skąd tam go nie dopytywałem. Które mówią, że to są żadne ilości, to nie ma żadnego wpływu na polskie rolnictwo. Jestem o tym przekonany. Ja mówię, proszę pana, no ale ja od pana nic nie chcę, to nie oczekuję żadnych tutaj awansów. To pan kiedyś z premierem Morawieckim poprosiliście mnie o to, żebym tym ministrem został i ratował wizerunek. PiSu na obszarach wiejskich, więc ja Panu mówię, to jest jakiś błąd. Ktoś Pana tutaj w balona robi. Nie, nie. Prawda. No ja mam doradców. Ja, ja, ja wiem lepiej. Pan nie ma racji. Między innymi no w internecie nic nie ginie niestety. Może niektórzy chcieliby o swoich wypowiedziach zapomnieć i o tych, o których Pan zaczął, ale również wypowiedzi Pana Prezesa. No przecież ktoś mu to, to również podpowiedział, że Zboże z Ukrainy nie zaszkodzi żadnemu polskiemu gospodarstwu. Tak. Teraz setki tysięcy gospodarstw jest na granicy bankructwa. Wypowiedzi pana prezesa, a jeszcze bardziej Janusza Wojciechowskiego, to coś strasznego, import z Ukrainy jest korzystny. Mało tego, jest programem pis w Unii Europejskiej. I jeszcze jest programem pis Unii Europejskiej. No jest jakieś, nie wiem, ktoś ratując własny tyłek, oskarża innych, nie. Nigdy takiego programu PISU nie było. Ja byłem współautorem tego programu. I tutaj byśmy się zatrzymali na chwilkę, ponieważ wspomniał Pan o jednej osobie, która się przylepiła wiele lat temu do prezesa, mianowicie Mateusz Morawiecki. Pan chci chciał stworzyć polską grupę spożywczą. Był polski projekt rolny. Zawsze kto choć trochę się interesuje, ma pewne kontakty gdzieś, żeby zaczerpnąć informacji, wie, że wszystko Panu uwalił Morawiecki. Pytanie, dlaczego? Nie zrobił tego bez, bez zgody prezesa. To jest w tej partii y, ostatecznym y, tym punktem odniesienia było kierownictwo z prezesem. Rzeczywiście, no, próbowaliśmy. Ja się bardzo przejęłem. No, zresztą może to jest z mojego charakteru wynika. Jeżeli się za coś biorę, to to, 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 to musi być na, na, y, na skierowane również na konkretne cele. Y, grupa spożywcza, która miała być tym narodowym holdingiem, Stabilizującym produkcję rolną jako wzór Korea Południowa i Czebole, gdzie państwo stabilizuje produkcję właśnie mając silne przedsiębiorstwa państwowe, znakomicie zarządzane, a nie targane zmianami kadrowymi, bo co partia to wymienia wszystkich, bo to jest ważniejsze. Nie, tylko dobrzy menedżerowie, dobrze opłacani i to stabilizowanie rynku. No, wyszła, jak wyszło. Najpierw ja nie mogłem tego zrealizować, pan premier mi to zabronił. To co powstało to jest raczej humbug niż y, grupa, która mogłaby stabilizować, bo ona miała przede wszystkim zająć się obrotem artykułami rolno-spożywczymi i przetwórstwem, połączonym również z eksportem. I się okazało, że trafiły tam spółki hodowlane, hodowli zwierząt, Gospodarstwa z dużymi oborami bydła mlecznego, gospodarstwa hodowli roślin. One nie wiadomo po co tam są. To jest jakiś absurd. I ta grupa tych pokładanych nadziei w żaden sposób nie realizuje. Kolejny pomysł, no, opracowywany i on zaawansowany w sensie szerokiego odzewu społecznego. To miała być sieć polskich sklepów i polskich hurtowni spożywczych. To bardzo mocno w to zaangażował się mój ówczesny wiceminister Tadeusz Romanczuk, który zresztą to ogłaszał. Potem się okazuje, że wajka przełożona, nie, nie wolno nic z tego robić. Chcieliśmy to budować albo przejmując jakąś sieć z istniejących, zbudowanych, ale również było jeszcze wtedy kilkaset sklepów z połem, które chciały. Są lokalne sieci żywności, są franczyzowane sklepiki powiązane na przykład z giełdą na Franowie w Poznaniu, można było stworzyć kilka tysięcy podmiotów handlowych, które mogłyby być silnym elementem również wzmocnienia polskiej gospodarki, polskiego rolnictwa. To nie z tego się wycofać, a jeszcze wobec Tadeusza Romańczuka, jakieś. Pasz chwilę jakieś absurdalnie łajdackie zachowania ze strony służb specjalnych, które miały go zdyskredytować. Ta sprawa notabene będzie wyjaśniona. I ci wszyscy, którzy chcieli ukraść spółdzielnię mleczarską Bielny, to może nie jest główny temat dzisiejszej dyskusji. Proszę, mamy czas, I bo to Jedną z najlepiej rozwijających się spółdzielni w Polsce, o znakomitych parametrach, własność prawie 900 rolników. Własność rolników, bo spółdzielnia to nie jest państwowe, to jest prywatna własność. Współdzielnia chciała się wybić na jeszcze większe swoje możliwości i zainwestowała w najnowocześniejszą, chyba w Polsce, a może w Europie, kolumnę do suszenia serwatki. Bo eksperci od, od mleka, od rynku globalnego mówią, że nie, na świecie nie będzie się opłacała produkcja mleka, masła, twarogu, serów. Suszona serwatka będzie się opłacała, która jest wolna od laktozy, którą można dodawać do wszystkiego, jest, jest znakomitym elementem do, właściwie w całym we wszystkich produktach żywnościowych. No i taką kolumnę wybudowano, biznesplan, wszystko co dobrze, korzystne kredyty na długi termin i nagle się okazuje, że ktoś ten mleczarnię chce przejąć. Po prostu ukraść. Jeden z prywatnych przedsiębiorców. No ale spółdzielnia, rolnicy, Rada Nadzorcza, prezes właśnie późniejszy Minister, wiceminister rolnictwa pan Romańczuk mówił: No, ale z jakiej racji mamy oddawać, sprzedawać? Przecież my się dobrze rozwijamy. I cała zorganizowana akcja wypowiedzenia natychmiast kredytów. Natychmiast. Żaden przedsiębiorca nie wytrzyma, jeżeli kredyty ze spłatą 5-10 lat mu każą w ciągu miesiąca oddać. To jest po prostu bankructwo. To jest szantażowanie, to jest działalność CBA, prokurator działających na, na zlecenie polityczne. Żeby zniszczyć tą firmę. Skoro nie można jej przejąć, to trzeba ją zniszczyć. Ta sprawa będzie wyjaśniona. Ja jestem o tym przekonany, bo to jest element wiarygodności państwa i tego, czy chcemy budować polską siłę, polski kapitał, polskie przewagi, czy za tym stoją złodzieje różnego rodzaju wspierani przez służby spe specjalne. Ja, ja tego nie popuszczę. Yy, natomiast wtedy yy, pan Romańczuk przedstawiał właśnie koncepcję tej sieci, Sklepów, sieci handlowej polskiej, też zostało to wszystko uwalone. Ja nie wiem, jakie były, przemawiały za tym argumenty. To była decyzja polityczna, nie robić i koniec. I nie na moim poziomie decyzyjnym, pomimo tego, że byłem ministrem, były, były podejmowane decyzje. Zresztą również i decyzja, która rozpoczęła kulę śnieżną pogarszania opinii PiSu. Na wsi, czyli ta słynna piątka dla zwierząt. Ktoś to wymyślił w otoczeniu pana prezesa, wykorzystując jego naiwne, infantylne podejście do zwierząt. Wspomnienie dziecka kilkuletniego, który widział, nie wiem, obcięcie głowy kurze. Zauważyłem dziwną korelację faktów. To znaczy, była ta piątka dla zwierząt, ludzie walili, protestujący rolnicy, sam byłem pośród nich, nagrywałem wtedy akurat, akurat dla telewizji, trwam reportaże, rozmawiałem z rolnikami. Później w Danii okazuje się, że koronawirus, poszła taka teoria, że koronawirusa przenoszą również norki, a Dania była na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o sprzedaż futra z norek. Wymordowano, zabito po prostu wszystkie norki w Danii. Dzień czy dwa dni później PiS rezygnuje z pomysłu piątki dla zwierząt. Moje pytanie: Czy za tym może prezes Kaczyński tutaj w swojej naiwności, ale czy ktoś tutaj z Danią nie rozmawiał na temat jakichś interesów, nie wiem dokładnie jakich, e, i po prostu pchał tą piątkę dla zwierząt? A kiedy okazuje się, że nagle umowa przestała obowiązywać, no to proszę bardzo, polscy rolnicy, teraz już was słuchamy, macie hodować. Nie wiem, czy to było aż tak daleko uzgodnione. Natomiast cała koncepcja, która zakładała, że my możemy teraz przepchnąć absolutnie nieakceptowane przez rolników rozwiązania, szkodzące rolnictwo, bo rolnicy są już nam niepotrzebni, bo już wygraliśmy wybory dzięki rolnikom. A jak się następne wybory pojawią nam za kilka lat, to. Yy, to jest grupa, która tak w historii została ukształtowana przez okres pańszczyzny, biedy, dramatycznej, że da się parę złotych przed wyborami i na nas będą głosować. Nierozumienie, również przez prezesa, ogromnej rewolucji godności, która na wsi zaszła. Tego, że jest to grupa ludzi pełnoprawnych obywateli, rozumiejących może lepiej nawet niż ci, którzy żyją na państwowej pensji, na czym polega praca jakie, jakie efekty się uzyskuje dzięki własnej pracy i to powinno być celem zasadniczym każdej władzy, by to wzmacniać. Ale również przekonanie, że chłopi to wytrzymają, kiedyś da się parę złotych i wrócą z sympatią do PiSu, a jednocześnie to pozwoli uzyskać wsparcie młodzieży i lewicy. Bo się lewicy spodoba, że jak wykończymy zwierzęta futerkowe to lewica zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość. No, trzeba było, przepraszam, trzeba być kretynem, żeby sądzić, że lewica zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość. Y również, że odejdziemy od uboju y oczekiwanego przez wspólnoty religijne, tak zwanego uboju rytualnego, Kretna. który notabene, to nie czas by y precyzyjnie to omawiać, dobrze wykonany jest o wiele bardziej humanitarny niż rozbijanie mózgu zwierzakowi po to, żeby mieć przekonanie, że ono bólu nie będzie czuło, czyli tak zwany ubój z ogłuszeniem. Również miały dostać ogromne przywileje, ogromne wpływy organizacje tak zwanych obrońców zwierząt, które miałyby prawo wkraczać do każdego naszego domu, nie tylko do gospodarstw, ale również do zwierząt towarzyszących i stwierdzić, że ten kot to jest zapasiony, a ten pies może Źle odżywiany, a chłop nie dba o krowę. A może pies na wsi ma za krótki łańcuch. Więc to był jakiś absurd, który no został w sposób obiektywnie skrytykowany przez polską wieść, która powiedziała, że takich głupot sobie nie życzy. I od tego się zaczęło zjazd PiSu w, i, i wszystkie kłopoty PiSu, które potem były kolejnymi błędami. No i wtedy też premier Mateusz Morawiecki przekonał prezesa Kaczyńskiego, aby ustąpił pan z, ze stanowiska ministra rolnictwa. Ja przede wszystkim bardzo jednoznacznie stwierdziłem, że ja pod taką głupotą się nie podpiszę. Ja odpowiadam przed rolnikami i po to zostałem przez PiS zaproszony do rządu żeby uwiarygodnić Prawo i Sprawiedliwość przed polskimi rolnikami. I to się przez wiele lat, przez kilka lat, może niewiele, przez kilka lat udało. O czym, jak wspomniałem, świadczyły wyniki wyborów parlamentarnych, wcześniej jeszcze wyborów samorządowych w 18 roku, krótko po tym, jak zostałem ministrem. Więc ja powiedziałem, że pod tym się nie podpiszę i biorę i wszystkie konsekwencje, jeżeli partia tak zwana chce wobec mnie wyciągnąć, to znaczy niech wyciąga. Ja zresztą Chcę powiedzieć, że w sposób wydaje się dość uczciwy. Najpierw indywidualnie, w oddzielnym piśmie, wytłumaczyłem prezesowi Kaczyńskiemu wszystkie konsekwencje gospodarcze związane z rolnictwem i wszystkie konsekwencje polityczne z spadkiem popularności PIS-u. Panu prezesowi przekazałem zero reakcji. Potem zrobiłem to wobec tak zwanego kierownictwa. Zero reakcji, no bo przecież prezes zdanie już podjął. Powiadomiłem klub parlamentarny. No, mniej więcej podobna, podobna reakcja. A jeszcze byłem przekonywany, co mnie bardzo zdziwiło, że podnoszone przeze mnie argumenty, że to będzie uderzenie, na przykład odejście od uboju rytualnego, absolutnie podetnie hodowlę bydła mięsnego w Polsce, która była się, która się dobrze rozwijała, mogłaby być naprawdę istotnym źródłem dochodów i wzmocnienia ekonomicznego polskiego rolnictwa, ponieważ my mamy około 2 milionów hektarów użytków zielonych, trwałych użytków zielonych, de facto nie użytków, do których dopłaty są brane, gdzie mogłyby te zwierzaki żyć, żywić się. One nie wymagają budynków jakiś tam, często żadnych, ewentualnie jakieś tylko wiaty tak. zasłonięci od wiatru. To mogłoby być znakomitym źródłem dochodu. To jest zresztą powiązane również z bydłem mlecznym, bo do opasu bierze się byczki, które się rodzą mniej więcej pół na pół w, każdy, w każdym gatunku zwierząt. Więc to była znakomita szansa zarobienia miliardów w polskim rolnictwie. Ale warunek. Głównym rynkiem są kraje muzułmańskie. Nawet nie rynek żydowski. Żydów koszernych jest tam, nie wiem, 10, może 12 milionów. Bogatych ludzi kupią sobie. Natomiast muzułmanów jest miliard sześćset milionów mniej więcej i oni oczekują uboju halal, który, jak mówię, dla zwierzęcia jest mniej nawet drastyczny niż tak zwany ubój z ogłuszeniem. Więc jeżeli my te głupoty piątki dla zwierząt wprowadzimy, to jest ewidentne uderzenie w polskie rolnictwo. No to wtedy słyszałem od pana prezesa, że, ale przecież jemu doradza, Najlepszy zespół doradców w Europie, Janusz Wojciechowski, jego współpracownicy. No więc, panie Prezesie, niech Pan słucha doradców. I wtedy rzeczywiście Pan Premier Morawiecki, bo jak sądzę, inicjatywa od niego wyszła. Tego ministra, który się stawia, trzeba odsunąć, a wziąć taki, który wtedy, pan, pan Puda zgodził się być twarzą, dostał nagrodę za to, że był twarzą Piątki dla zwierząt. Potem PiS ze wstydem, by nie powiedzieć, pod kolonym ogonem ze wszystkiego się wycofał. Wyszło na to, że miałem rację. No, ale co, co po czasie, to żadna satysfakcja. To w dalszym ciągu głęboko jako zadra w rolnikach siedzi. Oni już słabo pamiętają, czego piątka dla zwierząt dotyczyła. Ale pamiętają, że została złamana pewna umowa prawa i sprawiedliwości z rolnikami. Z, z rolnikami. Dostał pan wtedy stanowisko, został zaproszony przez prezydenta do zasiadania w Radzie. Nie było to niejako na pocieszenie, aby nie robił pan zamieszania wtedy w kręgach prawa i sprawiedliwości? Nie, to, to, to nie tak. Ja z prezydentem znam się od wielu lat, mogę powiedzieć, że się przyjaźnimy, chociaż może to jest zbyt duże słowo, ale jak go szanuję, i on wtedy mówi: Słuchaj, no to może w takim razie zostań doradcą prezydenta, tak jak byłeś u Lecha Kaczyńskiego. No, ale żeby zostać doradcą, musiałbym zrezygnować z bycia posłem. A wtedy na mnie głosowało prawie 80 tysięcy ludzi w Polsce i to głównie rolników w moim okręgu wyborczym. Tu to okolice Torunia, Wocławka i Grudziąca. Więc ja nie, nie, nie zrezygnuję z bycia posłem. Dla mnie to jest sprawa zasadnicza, bo ludzie powiedzieliby: no, dla koryta, dla stołka yy, odszedł z Sejmu. Natomiast wtedy znaleziono taką formułę, że mogę być szefem rady. To jest funkcja bezpłatna, bez, bez korzyści materialnych, dająca możliwość dotarcia do mediów. To dla mnie też jest ważne, że mogę otwarcie mówić o swoich poglądach, że mogę tak. mieć audytorów, którzy chcą tego słuchać. To mi daje również współpraca z prezydentem. Natomiast z punktu widzenia PiSu, no pewnie był strach, że ja wtedy założę jakąś nową partię. Jakieś nowe ruchy, które zaszkodzą pisowi. Ja byłem dość przemięźliwy wtedy wobec takich pomysłów, bo wiem i już parę lat na tym świecie żyję, że partia rządząca, która ma w ręku wszystkie właściwie narzędzia, może organizatorom nowej formacji, i nawet nie o mnie chodziło, ale ze mną chciało współpracować wtedy bardzo wielu rolników. W sytuacji, jeżeli poczuje zagrożenie, to może bardzo zaszkodzić. I przede wszystkim ta obawa o to, że rolnicy, którzy mają gospodarstwa, będą nękani przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji, weterynarzy, Krajowy Ośrodek Wsparcia, Inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Inspekcji jakości ochrony roślin i nasiennictwa, etc., etc. I ja będę miał na sumieniu zniszczone gospodarstwa, ludzi, którzy chcieli się ze mną zaangażować, Koniecznie nawet mnie przymuszali do tego w projekt jakiejś nowej, przede wszystkim rolniczej organizacji. Dlatego ja nie miałem takich, takich zamiarów. Notabene uważam, coraz bardziej jestem o tym przekonany, że tworzenie partii klasowej, chłopskiej to jest żadne wyjście. To jest Już w Europie, i ze względu na zmniejszanie się elektoratu, dominację jakby innych grup społecznych. Partie, partia chłopska już nigdy nie będzie miała nic do powiedzenia, a bycie tylko jakimś tam języczkiem uwagi, czy, czy dodatkiem do innych, to nie jest poważne podejście. Ja uważam i to się przez lata w PiSie udawało, że partia ogólnospołeczna, ogólnonarodowa można by nawet powiedzieć, o programie centrowo-prawicowym, ale zapewne inne formacje też powinny. Podobnie postępować, powinna mieć silny komponent rolny, wiejski. I w Pisie to się udawało do piątki dla zwierząt, kiedy się okazało, że chłopi byli potrzebni do wygrywania wyborów. A potem to inni byli ważniejsi i, i te gromy, które na mnie spadły, też pokazują, że każdy, kto miał inne zdanie, to wtedy był, był tępiony. Tak historycznie było. Natomiast. Zacząłem od tego, że jeżeli PiS, a czasu jest coraz mniej, ma coraz mniej, to ta cezura najbliższych dwóch wyborów pewnie o tym, to będzie tym, tym czasem, nie chcę odzyskać zaufania społecznego, koncentruje się tylko i wyłącznie na krytykowaniu, co jest dość łatwe, Tuska i, i nieudolności jego rządów, to jest to, to konkretów, tego przykład. Budowanie emocji społecznych, to siłowe przejmowanie instytucji państwa, nie licząc się ani z dobrym obyczajem, ani, ani z prawem, ani z konstytucją, ale to nie wystarczy. To nie jest tak, że mm. ludzie odwracając się od, no od Tuska, również widząc jakiś szpagat ze strony trzeciej drogi, Zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość, to jest jakieś, jakieś utopia. Czy musiałoby dojść do pewnego oczyszczenia tego środowiska. Tutaj zanim jeszcze przejdziemy do właśnie możliwości manewru, bo o tym w tej głównej części merytorycznej, że tak powiem, chciałbym porozmawiać, zanim zakończymy ten, po tym jak zakończymy wątek polityczny, przejdźmy do samej końcówki rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy ministrem zostaje pan Telus. Jeździłem po strajkach przewoźników i rolników na granicy. Nagrywałem sam ten reportaż. Chłopi zanosili się w śmiech, mówiąc o Telusie. Jakim cudem taka osoba mogła zostać ministrem rolnictwa? No, pan prezes go wskazał do spółki z Morawieckim. Był przewodniczącym komisji rolnictwa, więc przekonanie, że przewodniczący komisji to jakby. Z zasady z, z, z czegoś całkowicie logicznego musi być wybitnym specjalistą w sprawach rolnych. Yy, problemem Roberta, bo ja nie chcę być jakimś tam jego krytykiem, znam go od wielu lat, jest zapewne człowiekiem yy, w swoim przekonaniu yy, dobrym, uczciwym, jest związany z kościołem bardzo mocno. Yy, natomiast nie, potrzeba nie, czegoś więcej na funkcję ministra rolnictwa. No, wie pan. Na funkcję ministra myślę, że znajomość rolnictwa na pewno nie przeszkadza. Ona pozwala zrozumieć również sposób myślenia rolników, który mocniej niż gdzie indziej uwzględnia również i wpływy przyrody, i pewną cykliczność, długi okres zwrotu poniesionych nakładów. W przypadku nawet hodowli zwierząt wyhodowanie dobrej krowy to jest kwestia dwóch, trzech lat. Więc rolnicy inaczej patrzą na działalność gospodarczą i ta wiedza o technologiach, o procesach, o maszynach. Ja jestem po studiach rolniczych, zresztą pochodzę z gospodarstwa, sam zawodowo zajmuję się rolnictwem. Teraz już pewnie trochę mniej, bo trudno jest to pogodzić z byciem jednak politykiem. Nie wierzę w to, że ktoś samodzielnie prowadzi intensywne gospodarstwo i zajmuje się polityką. To jest dylemat, czy pryskać rzepak, czy czy siedzieć w Sejmie i głosować na przykład, a to pryskanie rzepaku to jest kwestia kilku godzin. Więc ta wiedza rolnicza na pewno pomaga. Zresztą rolnicy to często jako warunek wiarygodności ministra też stawiają, czy on tam umie pług wyregulować, próbę kręconą siewnika. Ktoś nie wie, to jest taki sposób, żeby ustalić, ile nasion wysiać na hektar. Tylko, że ja kiedyś jakiemuś rolnikowi mówię, panie, ja mogę panu pług wyregulować, sięwnik też ustawić. Tylko, że to są kwalifikacje na traktorzystę ewentualnie. A słusznie Pan zauważył, że jednak bycie ministrem to jest kwestia pewnej wizji tego Dokładnie. rolnictwa, do czego się chce dojść. Jak wykorzystać zasoby. Jak również minimalizować negatywne różne też zachowania w rolnictwie, które, które występują. Szczególnie jeżeli globalizuje się rynek i jesteśmy graczem na, na szerszym forum międzynarodowym, europejskim. Nieszczęściem Telusa mi się wydaje, to nie są tylko cechy osobiste, to, że ośrodek decyzyjny był gdzie indziej. Ja sobie nie pozwoliłem, może tak mi się wydawało, ale na przykład, żeby wiceministrowie byli mi narzuceni. Jeżeli decyduję i biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wizerunek PiSu. Wobec rolników, moich kolegów. To nie może być sytuacji takiej, że wiceminister ma inne centrum decyzyjne. I nie wiadomo, czy on chce tutaj grać to samo, czy, czy robić coś innego. To jest jedno. Drugie, ja biorę odpowiedzialność, ja decyduję o sprawach rolnych. Oczywiście to konsultowane z premierem musi być, bo on jest tym koordynatorem rządu. A nie na zasadzie, że telefon z Nowogrodzkiej będzie decydował, nie wiem, o piące dla zwierząt na przykład. Bo ktoś tam sobie, y, jakiś młody człowiek przy panu prezesie wymyślił, że możemy tutaj chłopów walnąć. Y, to tak nie, nie działa. Natomiast y, y, pan y, minister Telus, ja mu wiele razy zwracałem, zresztą jeszcze jakby szefem Komisji Rolnictwa, mówi Robert, rób coś z tym złożem z Ukrainy. Przecież ja nie jestem od tego. To jest Kowalczyk, jest, jest Nowogradzka decyduje. No, no, no to trudno, to konsekwencje y, jakieś się ponosi. Rolnicy przede wszystkim przestali wierzyć w, w pewną narrację, którą y, Robertelu w imieniu PiSu głosił, że rozwiązaniem wszystkich problemów jest zwiększanie dopłat, dotacji do, do, do wszystkiego w rolnictwie. No to jest, rolnicy mówią, ale przecież to jest jakaś bzdura. Po pierwsze, to jest typowa kiełbasa wyborcza. To rolników od cudzych pieniędzy. a nie Uzależnienie od rolników od instytucji, które coś Dokładnie. ci wypłacają, a jednocześnie trzymają cię na widelcu, tak. bo tak. mogą cię kontrolować pod każdym względem. Dokładnie. I w każdym gospodarstwie, co będą chcieli, to znajdą. Tak. Pojawia się nieżyczliwość urzędników, zazdroszczących często rolnikom i tak dalej, że od ich decyzji urzędnika decyzji zależą dotacje. Dla rolnika. Więc rolnicy mówią, my chcemy przede wszystkim zwiększenia naszej, naszego udziału w rynku, wzmocnienia naszej pozycji w łańcuchu żywnościowym, żebyśmy nie byli okradani przez firmy skupujące, przetwórcze, sieci handlowe. I tego od państwa oczekujemy. Weźcie, wykorzystując siłę, potencję państwa, tylko państwo może to zrobić. Weźcie, uporządkujcie to wszystko, żebyśmy nie byli okradani. A co usłyszeli? Dopłacimy Wam do świni, do krowy, do wody, do paliwa, do materiału siewnego, do nawozów. Do, do, dopłacimy, dopłacimy. Yy, buduje to notabene wielką niechęć w innych grupach społecznych. No bo chłopy znowu łapę po coś wyciągają. Zaprotestują i rząd im ustępuje. I brakuje pieniędzy na politykę społeczną, na jakąś inną. Zawsze się znajdą grupy społeczne, które czują się okradane, oszukane. To nie jest ten kierunek, natomiast no, Telus się zgodził taką rolę grać, trochę śmieszną, trochę tragiczną. No Jest w dalszym ciągu twarzą Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o rolnictwo. O Zielonym Ładzie i Ukrainie bardzo dużo już informacji powiedziałem. Powiedzieliśmy razem z Tomaszem Ognistym. W poprzednim wywiadzie właśnie o Zielonym Ładzie, o Ukrainie, o protestach rolników i tutaj z panem chciałbym, żeby ten teraz ta część merytoryczna właśnie była o tych możliwościach manewru. Pierwsza rzecz, co, jakie jest wyjście z protestów, bo za niedługo zaczną się zbiory. Co rolnicy powinni teraz zrobić, aby być skuteczni? Panie redaktorze, zanim swoje przemyślenia w tej materii panu przedstawię, to chcę powiedzieć, że rolnicy może szybciej niż inne grupy społeczne zrozumieli, że tu chodzi o pewną mistyfikację. Zielony Ład, który jest fragmentem polityki klimatycznej, powstał na, jako odpowiedź na tezę, że działalność gospodarcza człowieka niszczy kulę ziemską. Ziemia płonie. Musimy zmienić wszystko. Sposób życia, tak. sprzęty, którymi się posługujemy. rolnictwo niszczy klimat. Sposoby ogrzewania. Wszystko. Przecież... Agenda mieszkaniowa, samochody mają być inne, mieszkania inne, ogrzewania inne. Tak na marginesie, dopóki Niemcy liczyli na gaz z Rosji, i to, że będą tym sterującym w Europie, trzymającym za mordę wszystkich, to gaz był ekologiczny. Teraz rura przedziurawiona to gaz już nie jest ekologiczny. No to widać pewne gry, które się toczą. Tak. I również w odprysku miało dostać w łeb rolnictwo. Mówienie, że rolnictwo szkodzi klimatowi, w związku z tym trzeba ograniczyć rolnictwo, jego intensywność, hodowlę zwierząt, uprawy, nawozy, środki ochrony. Wszystko trzeba, część terenów zwrócić w przyrodzie, bo nasi przodkowie prawdopodobnie byli idiotami, bo osuszali żyzne tereny, dolin, rzek, jakichś obniżeń terenu, gdzie są gleby organiczne, próchniczne, znakomite, może najlepsze gleby, do, do, do produkcji. Teraz mamy to wszystko zalać, przywrócić w przyrodzie. Trzeba było stworzyć jakąś ideę, żeby ludzie w to uwierzyli: że mają się poświęcić, zbiednieć, bo ich samochód jest niedobry, dom niedobry, ubrania niedobre, sposób wytwarzania energii wszystko niedobre. No i taką ideą jest to, że niszczymy matkę ziemię ziemia płonie tutaj pani Greta Thunberg się kłania. Wykrzyczane, ludzie barbarzyńcy niszczą matkę ziemię. A de facto chodzi w przypadku rolnictwa całkiem o co innego. W przypadku ogólnym, wielki kapitał chce szukać nowych sposobów zarabiania, więc wmówienie, że trzeba wszystko wymienić, to jest napędzenie gospodarki samochodów elektrycznych, jakiejś tam energii odnawialnej, która w naszym klimacie nie jest w stanie absolutnie być wystarczająca. Natomiast w przypadku rolnictwa. Myślę, że ci, którzy mają y, wpływy i pieniądze, a to są ci sami. Y, doszli do wniosku, że na żywności można znakomicie zarabiać. Do końca świata musimy jeść. Ja. No więc ten, kto opanuje rynek żywności, ten ma znakomite, stabilne dochody takie jednocześnie rządzi, bo ten, kto ma żywność i energia również w znacznej części świata ma wodę, ten rządzi nie premier, nie rządy Rządy narodowe, jeszcze Unia Europejska chce te rządy narodowe, państwa narodowe w ogóle wykończyć, bo zmiana traktatów temu będzie służyła. Więc ten, który będzie miał te dobra podstawowe dla życia człowieka, ten, ten rządzi. Ten jest suwerenem, a nie, a nie państwa. Więc to ma się opierać, to jest realizowane od lat. To jest w tej chwili może doszło do momentu, kiedy trzeba to ujawnić. I zniszczyć chłopów. Produkcja żywności ma się odbywać w ogromnych gospodarstwach. W Brazylii, w Argentynie, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Nowej Zelandii, w Australii, na Ukrainie, w Rosji, czyli tam, gdzie są dobre warunki do rozwoju rolnictwa, tam ma być wytwarzana tania żywność, tam się nie przestrzega norm środowiskowych, tego co Unia y, narzuciła y, rolnikom u siebie. Tam się wykorzystuje tanią siłę roboczą, dzieci pracują, y, tanią energię. Ta, ta żywność będzie żywnością, która będzie miała żywić świat, przynajmniej tą biedotę świ światową, bo może ci najbogatsi nam jeszcze z posmakują. Do tego ma dojść żywność syntetyczna, sztuczna, sztuczne mięso, sztuczne mleko, owady jako źródło y, pożywienia. I to ma być główne zaopatrzenie ludzkości w żywność. Oczywiście handel i dystrybucja będą to realizowały. No i w tym całym mechanizmie jest jeden problem. Rolnicy w Europie no, siedzą jak rzut na D za przeproszeniem i mówią, że oni chcą żywić Europę i oni chcą bezpieczeństwo zapewnić, chcą produkować. Mało przez kilkadziesiąt lat. W to rolnictwo zainwestowano ogromne pieniądze. To są gospodarstwa nowoczesne, z dobrą techniką, korzystające z rolnictwa precyzyjnego, z satelitów, z nowych technologii. Wydajne, dobrej, przyzwoitej jakości ta żywność, bo i standardy są kontrolowane. No ale to przeszkadza opanowaniu rynku przez wielki kapitał i wielkie firmy, choćby te, które siedzą na Ukrainie. No to trzeba chłopów w Europie wykończyć. W jaki sposób? No będą się bronić. No to trzeba społeczeństwu powiedzieć, że ci chłopi przeszkadzają w przyrodzie. Tak. No i to się kółko zamyka. Żywność z Ukrainy to jest początek tej, tego uzależniania Unii Europejskiej od żywności zewnętrznej. 500 milionów ludzi wyżywić to tych ton codziennie trzeba. Więc redukcja rolnictwa europejskiego pod hasłem... Ograniczeń, które są niezbędne, bo szkodzą, szkodzą przyrodzie, musi się wiązać no, z saniem i napływem żywności zewnętrznej. Po to Komisja Europejska podpisała umowę z krajami Mercosur, Mercosur z Ameryki Południowej, to jest Brazylia, Argentyna, Urugwaj i Paragwaj. Te, te, te podstawowe, bo tam jest w porozumieniu, są pozostałe kraje Ameryki Południowej. No i, stamtąd teraz mamy sprawdzać I stamtąd ma być żywność. Mięso z Argentyny, zboże, że, soja no wszystko stamtąd ma, ma być. Umowa o wolnym handlu z Nową Zelandią, rozmowy z Australią. Europa ma być zasilana żywnością stamtąd, jako sukcesywne wypełnianie rynku przy upadku własnego rolnictwa. To początek to jest z Ukrainy, no bo bliżej. Jeszcze Mamienie, wmawianie, że my pomagamy narodowi ukraińskiemu, a nabijamy kabrze firmom międzynarodowym, które tak. w, w porozumieniu z oligarchami ukraińskimi, skorumpowanymi politykami. mają tam swoje firmy. No tak, i, i, i żerują również na tym biednym narodzie ukraińskim. Więc to się zaczęło. No, rolnicy się przerazili. Zaczęli w Europie Zachodniej, nawet nie u nas, w tych krajach od nas bogatszych Holandia, Belgia. Niemcy, Francja, ale również i południe Europy, Włochy, Portugalia, Madryt w Hiszpanii, nasza część Bułgaria, Rumunia, Czechy, no i również i, i Polska. No, rolnicy zrozumieli, że przyszła, że tak powiem, ostatnia godzina. Za chwilę będzie po rolnictwie, jeżeli się nie postawimy, no ale tak daleko zabrnęły. Te decyzje już dotyczące te, tej nowej wizji świata i również rolnictwa, że y, urzędnicy w Brukseli, politycy w Brukseli, uzależnieni od tych, te, tego lobby wielkiego, no nie chcą ustąpić. Są jakieś drobne ustępstwa, takie bardziej taktyczne, żeby rolników trochę y, omamić przed wyborami do Europarlamentu, udawać, że się w czymś tam ustępuje, y, a chęci na zmianę Zielonego Ładu. Żadnych nie ma. Podejrzewam, że w kręgach Prawa i Sprawiedliwości mówią o panu tak jak o świętej pamięci ministrze Szyszko. To znaczy, musimy go odsunąć, bo on drażni tych z Unii. Przejdźmy ale jak tych... wie pan, ja się bardzo cieszę, że pan to porównanie zrobił, bo ja bardzo profesora ceniłem. Przyjaźniliśmy się i wybitnego człowieka, rozumiejącego również ten, ten element pewnego rodzaju, no nie chcę użyć słowa spisku, ale pewnej ściemy jaka jest prowadzona, on to doskonale umiał również opisać. Przecież, jeżeli nawet zakładamy, moim zdaniem to jest dość hipotetyczna i nieprawdziwa do końca ocena, że wpływ człowieka na klimat jest tak destrukcyjny, bo gdyby tak było, to czym wytłumaczyć w okresach, w których w geologii między innymi dostrzegamy ślady w, geolo w warstwach geologicznych? czy cofając się kilkaset lat do tyłu, czy kilka tysięcy lat do tyłu ludzi nie było, a były i zlodowacenia, i wysokie temperatury. No ale teraz, jeżeli ktoś, ostatnio gdzieś na Twitterze czytałem, że Ardenowski to jest przykład ciemnoty i kretynizmu, bo kwestionuje wpływ człowieka na klimat. Również o tym mówił profesor. A jednocześnie najlepszą odpowiedzią na emisję gazów cieplarnianych, głównie jest to dwutlenek węgla, to jest pochłanianie, czyli sekwestracja, czyli dobre lasy, dobre rolnictwo, bujna szata roślinna, to jest pochłanianie. To jest najlepsza odpowiedź no. krajów o możliwościach rolniczych na, na emisję gazów cieplarnianych, a nie niszczenie, niszczenie tego rolnictwa. Czy w pisie mnie chcą ograniczać? Pan, jestem człowiekiem zawierzenia, wszystko w rękach pana Boga, a nie, nie pisu i teraz przejdźmy do tych możliwości manewru. Co rolnicy powinni zrobić? Za niedługo zaczną się zbiory, już nie będą mogli protestować, przynajmniej przez jakiś czas. Jakie pan widzi tutaj możliwości, jeśli chodzi o ich działania? Co powinni robić? Wie pan, do mnie wyzwanią codziennie rolnicy na protest, z protestów. Najpierw chcieli, niech pan przyjedzie, niech pan przyjedzie. mówię, ale przecież to jest nakręcanie pewnej oczekiwań Tuska, któremu zależy na tym, żeby. Przykleić pis do, do protestów. żeby pokazać, że to nie są autentyczne protesty, PiS pod tylko że pis pod burza, który sam powinien się w piersi uderzyć, e, łeb popiołem to posypać za rządy Telusa, za, za, za y, otwarcie na żywność z Ukrainy. Bo I... powinien. <ślesko> Dobrze, ale to też. Ja, e... wiem. ja wiem. Nie, nie, to chcę też jednak w miarę uczciwie powiedzieć. Błędem było to, że za późno postawiliśmy się Komisji Europejskiej. Ta, bo to Komisja narzuciła wszystkim krajom. No tak, ale to powinniśmy widzieć, jak Komisja nie widziała, albo widziała, bo tam głupi w Brukseli nie siedzą, że zaszkodzi to głównie krajom graniczącym, a my nie mamy żadnych realnych możliwości tranzytu i wysyłania tego w świat. Nie mamy, bo nie musieliśmy tego budować. Nie, nie było potrzeby budowania. Linii kolejowych, nowych nabrzeży w portach, bo w przyszłości ktoś może był w by stanie przewidzieć, że trzeba z Ukrainy wywozić. Mieliśmy i mamy dopasowane mniej więcej do naszych potrzeb. Więc było wiadomo, że otwarcie się na żywność z Ukrainy nas wykończy. Ja to widziałem i nie widzieli. Rząd twierdził, że nie, że to jest sprawa błaha i bagatelna mówienie o tym to, jak Mikołajczyk kiedyś powiedział, to buntowanie, buntowanie rolników. Natomiast. Co ci rolnicy powinni Rolnicy robić? chcą, żeby, żeby na te protesty jeździć, a tu chcę powiedzieć, że to PIS jest winien, więc uważam, powinni pędzić chłopi wszystkich polityków, również tych spisu, a potrzeba jest taka, tam nóżki drepczą, żeby wziąć flagę i stanąć przy traktorze. Zdjątko sobie zrobić, jak popieram rolników i na Facebooka. Tak. I, i, nie, to tylko w to graj panu premierowi Tuskowi. Drugie, na czym mu zależało, żeby przedstawić protesty jako wybryk chuliganów, bandytów, Tam gień, e, po prowokacjach w Warszawie. Prowokacje w Warszawie, tych, którzy się chowali, rzucając kamieniami za chwilę za policjantów. Dla mnie to jest takie déjà Ja pamiętam dobrze. Jako dorosły człowiek byłem szefem mszt u na uczelni w tym nurcie solidarnościowym. Wtedy również protest solidarnościowy społeczeństwa, które się buntowało, to było określenie, że to warchoły, huligani, bandyci, budujący niepokój społeczny. Urban cały czas o tym gadał, jego komunistyczni współpracownicy, podsycanie niepokojów społecznych, godzenie w sojusze. Ze wschodu sojusza, teraz gdzie indziej sojusza, no to wypisz, wymaluj ta narracja, którą pan premier i jego ministrowie wobec protestów rolniczych narzucili mniej więcej tymi samymi y, mm, słowami i argumentami, jak kiedyś komuniści y, mają zdezawuować y, protesty, protesty rolnicze. No i trzecie, co w dużej mierze się pre, y, Tuskowi udało, to jest przeciąganie w czasie. Kolejne terminy, spotkań, to się w Centrum Dialogu spotkamy. Nie wiadomo po co, to jakiś taki popołudniówka zapoznawcza będzie. Postulaty rolników są znane od wielu tygodni, protesty trwają już tam ponad dwa miesiące. Ta ostatnia ich faza, więc można, rolnicy mówią, to niech Pan przyjedzie i coś zaproponuje. On mówi, że przyjeżdża, żeby porozmawiać i poznać ich poglądy. Drugie, toczy się gierka. Ja dostrzegam. Próba ubabrania ministra rolnictwa, zwalenia na ministra rolnictwa. Czesław Siekierski jest inteligentnym człowiekiem. To, to jest, ja go cenię, on ma dużą wiedzę, głównie tą wiedzę europejską. Przecież tam jego... Przeciwieństwie do jego wiceminister. No ale to wiceminister wydaje się jest tym pieszczochem premiera. Tak. Natomiast Czesław Siekierski nie dysponuje narzędziami rozwiązania problemów rolniczych i mówię to również jako były minister rolnictwa. To jest postać tragiczna za chwilę, bo nie będzie w stanie nic zrobić i będzie zderzakiem, na którego Tusk zwali. Przy okazji PSL-owi tam się dostaje, bo przecież pan premier zawsze rozgrywa również i koalicjantów. Natomiast jeżeli się nie zaangażuje w rozwiązanie problemów pan premier Tusk, grający również na to zmęczenie chłopów, no bo już no ile można w tych traktorach stać? Święta idą, najważniejsze nasze chrześcijańskie święta w polu trzeba obrobić, więc protesty się wypalają. O Sotuskowi chodziło, chciał pokazać, jak on jest twardziel. Nikt mi tu nie podskoczy. Jestem taka, jak kiedyś mówiono o pani Thatcher, żelazna ja to jest lady, dama, lady tutaj, no to ten będzie też tam żelazny premier. Chcę, chcę pokazać yy, yy, pięść co rolnicy? No, ci, którzy wyzwaniają, mówię tak. Przede wszystkim rolnicy sami z tych protestów zejdą. Nie utrzyma się tych protestów. To jest, żaden protest tak długo nie wytrzyma. Szczególnie w sytuacji, jeżeli masz gospodarstwo, odpowiadasz za to gospodarstwo, to i tak na protestach nie ma tych, którzy mają zwierzęta, bo on musi codziennie przy, przy krowach i świniach pracować, czy, czy przy kurach, a nie stać w traktorze. Więc to są głównie ci, którzy zajmują się produkcją polową, produkcją roślinną, ale to teraz muszą na te pola jechać. Wreszcie zasiać, bo to już jest czas najwyższy, zasilić oziminy, dokonywać ochrony. To jest cały czas praca w tym okresie wegetacyjnym, pilnowanie pola, leczenie tego pola, dbanie o to pole, nawożenie i tak dalej. Protesty trzeba zawiesić. To jest jedyne wyjście kolegialne, zadecydowanie przez tych, którzy są jakimiś organizatorami tych proces, protestów je zawiesić, przemyśleć formułę i wrócić do nich za jakiś czas. To jest pokazanie, że w dalszym ciągu rolnicy nie są usatysfakcjonowani, w dalszym ciągu swoje postulaty podnoszą, ale i to jest naturalne. Nie chcą ludziom przeszkadzać na święta. Nie chcą komplikować życia Polkom i Polakom. Chcą obrobić swoje gospodarstwa, bo jednak bezpieczeństwo żywnościowe to oni zapewniają. Więc to jest wyjście, które wydaje mi się, oni zadecydują, ale wyjście dość logiczne. Panu premierowi Tuskowi, posługującemu się tutaj skądinąd bardzo, wpływ, wydaje się, wpływowym i bystrym politykiem Arturem Balaszem, Udało się już chłopów w jakiś sposób poróżnić. Znaleźli się przedstawiciele, nie bardzo wiadomo w jaki sposób wyselekcjonowani z tych różnych protestów, którzy coś tam podpisali. Sami do końca nie wiedzą, co podpisali. Czy tak jak pan Kołodziejczak mówi, porozumienie z rządem, czy podpisali tylko komunikat z rozmów, na których padły pewne mgliste y, propozycje pana ministra Siekierskiego, że on. Podejmie, wystąpi do premiera, żeby premier coś tam zrobił. No, czyli tu żadnych konkretów nie ma. Yy, ale już... powiedzmy wprost rolnikom, bo też byliśmy ostatnio z Witoldem Gadowskim na jednym z protestów i tam jeden z przewodniczących, nie, 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 nie wszyscy, bo było kilku tych przewodniczących tego strajku, jeden właśnie mówił, że tutaj poczekajmy, premier Tusk tutaj da się z nim dogadać. Tutaj powiedzmy, nie dajcie się kupić rolnicy i też pieniędzy z KPO, z Unii Europejskiej to przecież też tutaj przyjechała von der Leyen, między innymi. Wie pan, ale na razie do tych zapowiedzi nawet z KPO nie ma dla rolnictwa. To jest takie kpienie, kpienie jakby z logiki rolników. Premier wprost mówi, że chłopi nie wiedzą po co, po, po co strajkują i protestują. Przecież to, to publicznie powiedział. Więc wydaje mi się, że te protesty w Europie przycichną, ale nie, nie przestaną, bo Unia Europejska zbrnie w ślepy absolutnie jakiś kierunek. Można do niedawna było do mnie mywać, że wynika z głupoty y, jakiejś braku, braku logiki. Nie? Tam, 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 Bieniążki. Tam, Bieniążki. Jest, tam jest ta logika dużo głębsza. No ktoś na tym chce Tarany. zarobić, a mają stracić rolnicy, a w dłuższej perspektywie konsumenci, bo jak już nie będzie swojej żywności, to ta z Ukrainy już tania nie będzie. Panie ministrze, czyli bo zaraz znowu odbiegniemy od tematu. Teraz rolnicy powinni zawiesić strajk, pójść w pole, robić to, co mają zrobić, przemyśleć formę strajku, protestu i wrócić. Nie da się również rozprowadzić y, na, na kolejnych, którzy są, y, których władza dopuszcza do rozmów, innych nie dopuszcza. Jest duża krytyka pod adresem organizacji rolniczych, że to są stare dziadki. Że leśne ludki, tam często słyszę ze strony tych młodych, takich tam nabuzowanych młodych rolników. Tak, ale w ostateczności o rozmowach w Unii Europejskiej, o przedstawianiu postulatów rolniczych decydują organizacje rolnicze. Te uznane organizacje rolnicze i nie wolno ich obrażać. Nie wolno sugerować, że nie wiem Solidarność Rolników, Samoobrona, Izby Rolnicze, Związki Branżowe. To są sprzedawczycy, to są jacyś yy, 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 ludzie, którzy się z władzą dogadali. Oni również bardzo twardo walczyli o interesy rolników, ale siła złego na jednego. Jeżeli rząd, yy, Unia Europejska są absolutnie przeciwne ustępstwom wobec rolników, to i izby rolnicze czy związki syndykalne też niczego nie walczą. Ci, którym się wydaje, że pokrzykując. Na dotychczasowe organizacje zbudują swoją popularność, to za chwilę rolnicy ich zaatakują, że są też nieskuteczni. Więc tu trzeba dążyć do tego, żeby środowisko rolnicze się nie skłóciło, żeby wypracowało jakąś wspólną reprezentację, która będzie nastaje w porę i nie w porę, cały czas takim gwoździem w bucie dla rządu i będzie twardo walczyła o sprawy rolnicze, bo przyczyny nie ustały. I nawet nie ma zapowiedzi ze strony premiera, że on się chce poważnie tym zająć. Oczekiwania rolników są adresowane do niego. Do kogo mają być? Do niego. Ponieważ wmawiał nam przez parę lat, jak wpływowym politykiem jest w Brukseli. Tak. Wszystko może. Wszędzie przyjaciele, wszędzie znajomi. I w Brukseli nikt nie odmówi. Król Europy. On w ciągu 24 godzin rozwiązuje problemy w Europie. Jedzie i już tam wszyscy... Przy nim na kolanach, donek, co byś chciał, proszę bardzo, my ci tu wszystko dajemy. No to chłopi mówią: no to panie, no to proszę bronić naszych interesów, bo one są logiczne. No to jest próba ośmieszenia, że są nielogiczne. Taką narrację słyszałem tu jeden z wojewodów. No ale rolnicy to teraz nowe postulaty zgłaszają, jakieś nowe oczekiwania, trudno powiedzieć, czego oni chcą. No to jest takie kolejne właściwie. Zło złośliwianie się wobec, wobec rolników. Problemów w rolnictwie jest mnóstwo, jest, przepraszam, od cholery. Ale zasadnicze to jest głupia polityka Unii Europejskiej, której odpryskiem jest żywność z Ukrainy. To jest również biurokracja, to jest to, to przeregulowanie wszystkiego, co, co w Europie jest. To jest ta chora polityka, która rujnuje rolnictwo bo ponoć ziemia płonie i rolnictwo szkodzi, szkodzi przyrodzie, a najbardziej szkodzi krowa, bo w żwaczu ma metan, powstaje i przodem czy tyłem beknie albo piarnie, szkodzi kuli ziemskiej. Tak jakby krowy w Chinach, nie wiem, w Brazylii, w Nowej Zelandii też nie bekały. No jakiś absurd. Więc to środowisko rolnicze musi mieć... Pewne jednak wspólne, wspólną reprezentację. Mnie się wydaje, że taką reprezentacją niewykorzystaną, dość słabą, trochę pogubioną, jednak jest samorząd rolniczy, są Izby Rolnicze. Ja byłem kiedyś szefem Krajowej Rady Izb Rolniczych. Nie jestem zachwycony z kierunku, w jakim ewoluowały Izby Rolnicze przez te już 20 lat, kiedy, kiedy nie jestem szefem Izb Rolniczych, ale to jest jednak samorząd który dysponuje pewnymi możliwościami, środkami również, i, ale izby rolnicze powinny zrozumieć, że reszta to nie są ich wrogowie, reszta rolników, że izby rolnicze mają pewien depozyt w imieniu całych rolni wszystkich rolników i mają obowiązki wobec tych rolników, ale również obowiązki zaproszenia do współdecydowania przedstawicieli innych organizacji rolniczych, wtedy nie da rady tego środowiska yy, yy, podzielić. Więc wydaje mi się, że to jest ten kierunek, który powinniśmy w najbliższych miesiącach realizować i liczyć na to, że ten mur głupoty czy też cynicznych interesów wielkich firm, wielkiego kapitału uda się skrócić, że może wybory do Europarlamentu zmienią proporcje w parlamencie europejskim, że jednak zdroworozsądkowe siły, a nie ci, Neobolszewicy, neomarksiści, którzy opanowali Europę, różnego rodzaju środowiska lewackie, jednocześnie posługujące się fałszywą tezą o tym, że oni bronią przyrody, bronią matki ziemi że to wszystko osłabnie. No ale pewności nie ma wszystko w rękach Pana Boga. Zanim przejdziemy do podsumowania naszej rozmowy, jeszcze mamy trzy szybkie pytania od naszych patronów. Od dwóch panów Piotrów. Jakie ma Pan dalsze plany polityczne? No tak, to jest pytanie, które męczy wszystkich. Czarnowski zamierza. Z Pisu dawno by mnie wyrzucili, gdyby nie było przekonania, że pewnie założę nową partię. Ja jeszcze cały czas żywię nadzieję, ona już jest coraz bardziej płonna, co prawda umiera ostatnia, że Pis w jakiejś prawdzie stanie i będzie próbował jednak odzyskać przynajmniej część utraconego zaufania. Ale jednocześnie widzę, że środowiska konserwatywne, nawet bardziej bym używał konserwatywne niż prawicowe, bo jeżeli kiedyś wyróżnikiem lewicy, prawicy to było to, że lewica dbała o sprawy społeczne, socjalne, no to, to PiS jest bardziej lewicowy niż jakakolwiek lewica w Polsce, która się przesunęła w kierunku jakichś aberracji intelektualnych i moralnych. Natomiast... No, nurt konserwatywny, oparty o poszanowanie rodziny, rozumiane jako relacje mężczyzny i kobiety, tradycji chrześcijańskiej, patriotyzmu, prawa do posiadania środków produkcji i zarabiania, a nie traktowania przedsiębiorców jak potencjalnych złodziei, że taki nurt, to są te główne wyznaczniki, jest ich pewnie więcej, szuka swojej reprezentacji politycznej. Że środowiska chrześcijańskie, chrześcijańskie, chadeckie, szukają swojej reprezentacji. Że ci rolnicy, wszyscy, którzy teraz na tych protestach są, są pogubieni, bo nie wiedzą, kto ich reprezentuje, te środowiska szukają swojej reprezentacji. Przez jakiś czas tą reprezentacją było Prawo i Sprawiedliwość. Może nie wszystkich środowisk, ale jednak no, znaczną część tych nurtów, jak to młodzież mówi, ogarniało. No, ale już teraz niewielu chce widzieć reprezentację w PiSie. Również ze względu na popełnione błędy. To psucie wizerunku trwa dzień w dzień. Tak. Pokazywanie. Tu tłuste koty, tu kuzyn prezesa, tu, tu szwager, tu pan Sobolewski. Tu i tak dalej. I, I to powoduje, że u ludzi nawet życzliwych PiSowi pojawia się wątpliwość. No ale to my o tym nie wiedzieliśmy. Miało być inne państwo, Prawo i Sprawiedliwość. Mówienie, że poprzedni kradli, ale wy mieliście robić inaczej, tego to nie miało prawa się powtórzyć. A tu się okazuje, że spółki Skarbu Państwa, zarządy, rady nadzorcze, te tak zwane powtórze tłuste koty, które, których zachowanie ewidentnie PiSowi szkodzi, to jest cały czas wyciągane, wyciągane dzień w dzień. Przed wyborami to jeszcze tego będzie dużo więcej. Kolejne afery z udziałem PiSu, na które nawet odpowiedzieć nie można, bo mediów nie ma, bo zostały siłowo przejęte, a te śladowe, które zostały, to mają znikomy y, y, sposób docierania do, do społeczeństwa. Więc y, jeszcze raz powtórzę: no, Nadzieja ginie ostatnia, umiera ostatnia. PiS. Czy chce jakieś rozszerzone samobójstwo popełnić? Y, jeżeli chce, no to. to Życie pustki nie znosi, będą powstawały nowe ruchy społeczne, nowe formacje, które będą próbowały oczywiście obarczone też i ogromnymi błędami tym konfliktowym charakterem polskiej prawicy użyję tego słowa tych liderów tych, tych wszystkich, którzy sobie do oczu będą skakali pewnie również tych patologii, które przy i przy każdej innej partii się pojawiły, czyli różnych cwaniaków, którzy chcieliby coś tam ugrać, ale życie pustki nie znosi, będą powstawały nowe, nowe jakieś formacje, i to, czy ja się w nich odnajdę, czy będę dalej w wpisy, czy zostanę z pisu odsunięty, to jest sprawa, która mnie jakoś szczególnie nie ekscytuje. Jestem człowiekiem zawierzenia, powtórzę to jeszcze raz, wszystko w rękach Pana Boga. Następne pytanie od pana Piotra. Ciekawe też, jakie ma pan zdanie o upadku stadniny w Janowie. Ja tutaj może tylko dopowiem, że chodzi o stadninę w Janowie Podlaskim. Istnieje od ponad 200 lat. Jest jedną z 14 spółek strategicznych hodowli koni. W 2020 roku i 2019 zarzucano panu, z tego co pamiętam, niegospodarność. Ale co ciekawe, tutaj doszły mnie słuchy też, przed tą rozmową, że nie tylko Platforma Obywatelska, ale również Pana poprzednik, minister Jurgiel Panu to zarzucił. Tak, tak, wie Pan, to jest problem, jak z igły zrobić widły. Przede wszystkim hodowla koni arabskich w Polsce jest takim wręcz symbolem narodowym. Dzięki Polsce przetrwały w ogóle ta koni, Konie arabskie, nie, chociaż pochodzą za, z terenów arabskich, z Arabii, z Arabskiego, ale Polska przetrwała. Państwo ma obowiązek trzymać również bazę genetyczną czyli najlepsze klacze i najlepsze mogiery. One są y, w, praktycznie w dwóch stadninach tam trochę jeszcze w trzeciej ale w, w Janowie i w Michałowie. Y, I to wydawało się, że to w miarę dobrze chodzi. Bo się tym mogliśmy chwalić. Nikt do końca nie wiedział, jaki jest tam stan finansowy, budynków, pól w tych stadninach. Ważne było, że raz do roku na aukcjach, na Pride of Poland można się było pochwalić. Tam ci stajenni biegają z tymi końmi, te konie ogony w górę wypastowane, nawet kopyta mają wypastowane, ładnie wyglądają, wszyscy się cieszą. Od czasu do czasu jakąś wybitną klacz się udało sprzedać, tam milion euro za nią. Wszyscy się cieszyli. Tymi stadninami zarządzało dwóch prezesów Pantrela i Białobok. No i mój poprzednik, który teraz wobec mnie jakieś tam ma uwagi, aż powiem szczerze, uwagami Jurgiela, to już mało kto się chyba poza nim samym przejmuje. Ma wyraźnie problem sam ze sobą. Od czasu do czasu jakieś listy pisze. Rzeczliwy? No, nie rzeczliwy wobec wszystkich, więc ja się jakoś tam specjalnie tego nie boję, raczej modlę się, żeby mu trochę rozumu wróciło. Yy, podjął decyzję karkołomną, że jego zdaniem ci wcześniejsi prezesi kradli, że handlowali embrionami i wziął i ich zwolnił. Yy, notabene, nawet jeżeli miał, może uzasadnione, Powody, by tak podejrzewać, bo ktoś mu tam to do, doniósł, uprzejmie donoszę, to jeżeli nie masz argumentów Czyli dowodów nie było nad No Dowodów nie było, bo prokuratura, służby specjalne prowadziły postępowania, śledztwa przez wiele lat. I się nie dokopały. niczego się nie dokopały. A Jurgel na Komisji Rolnictwa w Sejmie, nie wiem, który to był rok, Oficjalnie powiedział: Ja ich usunąłem, bo to byli złodzieje. No to ci ludzie zaczęli się bronić. Poszli do platformy i zrobili z tego show polityczny, że hodowla koni arabskich była dobra, a przyszedł nienawidzony pis, i nawet konie mu przeszkadzają. Zdechła jedna z klaczy. To się zdarza. Może to jest przykre, ale zwierzęta, podobnie jak i ludzie z tego świata, odchodzą. No, i że to wszystko przez faktu, że niedopatrzone, niedopilnowane, bo tacy wybitni fachowcy, którzy mieli ogromne, ogromną popularność u szejków arabskich, u wielkich celebrytów tego świata, muzyków wybitnych, aktorów wybitnych, którzy tutaj te konie nawet kupowali, czy, czy tu nawet zostawiali w stajni, że wymiana tych dwóch ludzi. Zniszczyła polską hodowlę koni arabskich. No, będę tych, których potem Jurgen zaczął powoływać, nie wiem, pewnie jacy się go znajomi, ale o znikomej wiedzy na temat koni. Jeden mówi, że on koni nie zna, to prawda, ale bardzo kocha i je lubi. No, wielkie argumenty. Ja stadninę koni odwiedzałem wiele razy i nie na zasadzie. Że jedzie pan minister, towarzyszy mu dwór ministerialny, prezes przyjmuje gości, bryczką wiezie po stadninie i powie, a tu z 1840 roku budynek, a tu to, a tu piękna klacz. Ja byłem na przykład o 6 rano w gumowych butach, w dżinsach, kiedy wywołał to praktycznie popłoch tych ludzi, którzy akurat rano oprzęt robili. Prezes nie wiedział. Widok jak się dowiedział, że. Minister jest w Stadnie, to chyba buty mało nie pogubił i tak szybko gnał. Jednemu z prezesów, który mi tam opowiadał, jakie to fajne budynki, mówię, panie, ale tam w rynnie drzewo zaczyna rosnąć. No wie pan, ja nie mam ludzi do roboty, żeby to, to wszystko było w stanie. Ja wtedy, przepraszam, uczciwszy uszom, mówię, to weź kurwa drabinę i wleś i do tego krzaka usuń. W stadninie koni nic się nie działo koniom arabskim. One były zawsze zadbane. Oczywiście, jeżeli z tego zrobiono show polityczny, szczególnie dwie posłanki się w tym wyspecjalizowały, pani Niedziela i Kluzi Krostkowska, które też kochają konie. Dorota, Dorota Niedziela przynajmniej jest z wykształcenia weterynarzem, natomiast tamta mówi, że ona kocha konie, w związku z tym ma wiedzę o koniach. No, Żeby udowodnić o tym, jak te konie źle wyglądają, to. Zrobiono filmik, czy tam zdjęcia z sektora koni starych. Bo w stadninach koni znaczy, się nie dobija. to dobiją. jest stała praktyka generalnie tych e, prozwierzęcych. Koni się do... nie dobija, konie umierają, czy odchodzą, czy zdychają. jestem przywiązany do tego, że ludzie umierają. I jedyny wyjątek ze zwierząt, ze zwierząt to pszczoły. Reszta po prostu zdycha. No ale to już nawet tego słowa poprawność polityczna zabrania używać. Przedstawiono klacze, które miały 27, 8, 30 lat. I tak jak starzy ludzie też za pięknie nie wyglądają i każdego z nas to czeka. Tak te stare konie też ładnie nie wyglądają. Ale to była cyniczna gra, manipulacja. Stadniny miały wiele problemów. To są dawne PGR. -y. Brakowało pieniędzy na remont budynków nie dla koni, na remont budynków dla bydła. dziurawy dach tam był. Są zakwaszone pola, nie było procesu odkwaszania, zmienia się potem struktura runi na tych polach, na tych łąkach. Wiele mankamentów tam było. Ci prezesi powoływani przez Jurgela no nie bardzo sobie z tym radzili. Natomiast nic się nie działo z końmi arabskimi. To jest mit nieprawdziwe, to jest kłamstwo, które zbudowano również jako element przywalenia pisowi. Bo PiS, Jurgel, odwołał dwóch wybitnych fachowców, czyli to jest syndrom PiSu, niszczenie państwa polskiego. Z tymi końmi nic się nie działo. A wyniki finansowe, bo często było tak, ale tam w którymś roku pan prezes miał dobre wyniki. Była informacja, że zaczęła przynosić straty. Stabilnie. Wyniki w pgr były mniej więcej koło zera. W dobrych pgr w gorszych były straty. Natomiast, żeby podpompować wynik, to się na aukcji sprzedawało jakąś wybitną klacz. One tam ładne nazwy mają zawsze: pianisma czy tam jakieś. Za parę milionów. Za milion euro, półtora miliona euro, razy tam cztery z kawałkiem. No i to pompowało wynik stadniny. Ja wprowadziłem zasadę już w 18 roku i w 19 i w 20. Nie ma sprzedawania na siłę. Aukcja ma. Faktycznie pokazać, czempionat ważniejszy, pokazać jakość tej hodowli, czym my w Polsce dysponujemy. Ale nie będzie sytuacji takiej, że tam się kupujący między sobą poustawiają, że kupią ten klacz bardzo tanio, albo zasada, że nie licytują na, 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 na w aukcji. A potem z wolnej ręki idą do stajni i następnego dnia kupują za, za grosze, za bezcen. Nie. Wprowadziłem zasadę. Właściciel, czyli tam yy, dyrektor jednej stadniny, czy drugiej, czy z Białki również, określa z hodowcą, jaka jest minimalna cena, którą oni chcą za tą, za, za tą klacz otrzymać. Minimalna. To można oszacować. I tę cenę znał tylko Szef Krajowego Środka Wsparcia Rolnictwa i prowadzący aukcję. Jakiś tam holender czy jakiś belk, nie wiem, tam jakiś. Bardzo szybko mówił, jak to na aukcjach. I tylko oni wiedzieli. I trwa licytacja, trwa, trwa, trwa. Jeżeli była wylicytowana cena wyższa niż ta, no to ten ktoś kupował. Jeżeli była niższa, aukcja była przerywana. Ale wprowadziłem zasadę. Nie ma sprzedawania w ciągu roku. Po innej cenie niż ta, która była oczekiwana na aukcji. Wraca do rozrodu, będzie zapłodniona, będzie następny źrebak, a nie na zasadzie fikcji, która wcześniej była, że na aukcji nie idzie, a potem się idzie tanie kupować. A na aukcji się dogadaliśmy, że, że nikt nie startuje, więc taka ściema była. Jeszcze raz powtórzę: koniom się nic nie działo, a wynik finansowy ja powiedziałem kiedyś wprost. Mnie nie zależy na tym, czy tam będziecie mieli 100 tysięcy wyniku, czy milion złotych na plusie. Ważne, że macie zapewnić dobrą jakość tych, tych zwierząt, dbać o potencjał genetyczny, a nie pompować sztucznie wynik, jak wasi poprzednicy robili, że tam raz do roku jedną klasę się sprzeda i ona pokaże, no, ostatnia ma milion złotych dochodu, a może dwa miliony na plusie. To, to jest ciema. A również decyzje Jürgena, niestety, doprowadziły do tego, że coś, co powinno być jakimś elementem, jednak integrowanie, jakieś zgody, no tyle, wszystko nas dzieli, to przynajmniej te konie arabskie nas połączą. Jaka taka duma narodowa, no to jeszcze decyzja Jurgela doprowadziła, że nawet i to stało się przyczyną bardzo ostrego konfliktu. Dwa ostatnie pytania: jedno od patrona, a drugie ode mnie. Również od pana Piotra. Czy jest pan za wyjściem Polski z Unii Europejskiej, jeżeli mimo protestu rolników Unia nie zmieni swojej polityki i nadal będzie dążyła do zniszczenia rolnictwa? Rolnictwo w Unii Europejskiej jest zagrożone we wszystkich krajach, nie w Polsce, nie tylko w Polsce. U nas problemem jest taka bliskość Ukrainy, która jeżeli by wchodziła do Unii Europejskiej bez żadnych warunków wstępnych, no to. Wykończy nasze rolnictwo, ale wykończy, Ukraina, wchodząc do Unii, wykończy całe rolnictwo. Przede wszystkim rolnictwo towarowe, bo często słyszę w Polsce, że problemem są małe gospodarstwa. Nie, one już dawno z rolnictwa nie żyją. Ktoś tam ma parę hektarów, to trochę na swoje zapotrzebowanie, swoje zaopatrzenie wyprodukuje, trochę sąsiadom sprzeda, mając w nosie te przepisy tam różne, bzdurne, że mu nie wolno. Lub sprzeda legalnie w postaci rolniczego handlu detalicznego. Pola obrobi mu sąsiad albo od niego dzierżawi te pola, bo ma trochę sprzętu, a żyją ludzie z tego, że ktoś z tego gospodarstwa pracuje poza gospodarstwem, emerytury i do wspólnego garnka, że tak powiem, to jest składane. Ucierpią gospodarstwa towarowe, te, które inwestowały, te, które się rozwijały, kupowały ziemię, brały kredyty, kupowały maszyny, traktory, inny sprzęt. Które notabene często ludzie zazdroszczą, a to jest absolutny wymóg również spełniania tych norm unijnych. Ci, którzy postawili na nowe technologie, na rolnictwo precyzyjne, 4.0 i tak dalej, ci są bankrutami, jeżeli się nie zmieni polityka Unii Europejskiej. Ja uważam, że ta polityka w krótkim czasie ulegnie zmianie, bo inaczej Unia zapłaci za to dramatyczną cenę w postaci. Utraty bezpieczeństwa żywnościowego. Pytanie o wychodzenie z Unii. To jest pytanie, na które pewnie każdy ma swoją indywidualną odpowiedź. Czy w sytuacji, jeżeli leżymy między dwoma silnymi narodami, pewnie to nie jest oryginalne to, co mówię: agresywnym, bardzo państwem rosyjskim, które wprost, ekspresji z verbis, w tej chwili mówi o tym, że Polska jest krajem przypadkowym, czasowym, które trzeba zniszczyć, który może być zaatakowany przez Rosję. Przecież mówią to Pieskow i wszyscy tak. i w imieniu Putina mówią to cały czas. I z drugiej strony mamy Niemców, duży naród, który też wobec nas raczej gestów przyjaźni nie wykazuje, a historia nas zarówno w przypadku ruskich, jak i, jak i Niemców wielokrotnie chyba powinna czegoś nauczyć. Ale jednak ci Niemcy, chociaż chcą zdominować Unię Europejską, ale są jednak elementem jakiegoś szerszego, ponadnarodowego y, tworu polityczno-gospodarczego, to ja z dwojga złego wolę trzymać z Unią Europejską. Y, wyjdziemy i co? Stajemy się zakładnikiem Rosji. Jesteśmy za słabi. Jeszcze nie zbudowaliśmy swojego potencjału y, obronnego. Jeżeli byśmy mieli na tyle siłę i stabilne, pewne, Chociaż na tym świecie nic pewnego, sojusze w ramach NATO, to może i poleksit nie byłby jakimś złym wyjściem. Na tym etapie, w jakim jesteśmy, w ogóle nie należy rozważać wyjścia z Unii Europejskiej. Trwają protesty rolników. Z jednej strony Zielony Ład, z drugiej strony Ukraina i pan zostaje ministrem rolnictwa. Jakie decyzje w ciągu pierwszego roku pan podejmuje? Wie pan, ja jestem też o to pytany. Ustabilizowanie rynku rolnego chwilowe nie rozwiąże problemów długofalowo, ale ono jest niezbędne, bo za 4-4,5 miesiąca będą żniwa, magazyny pełne, również tego zboża z Ukrainy. My nawet nie wiemy, ile wpłynęło, bo granica jest tak dziurawa. Celnicy na to zwracają uwagę, rolnicy zwracają uwagę, tam fortuny powstały na... na na przestępstwach, na kontrabandzie, trzeba to wstrzymać, żeby uporządkować rynek wewnętrzny teraz, w tym momencie. Eksport jest mało realny. Handel zbożem to są długoterminowe kontrakty, i niestety został opanowany przez kilka wielkich globalnych firm, które tak samo w Polsce decydują o eksporcie. Vitera, Cargill, Glencore, jeszcze można parę wymienić. One decydują, czy chcą eksportować, czy nie. Polska nawet własnego nabrzeża portowego nie ma. Kiedy próbowałem w Gdyni takie nabrzeże wykorzystując pewną okazję, że skończyła się dzierżawa e, państwowego nabrzeża, które jest, było dzierżawione, żeby tam, czy grupa spożywcza, czy KOW e, byli operatorem, żeby rząd polski mógł również pewną aktywną grę e, prowadzić. Przy okazji również można prowadzić grę wspierając kraje potrzebujące z powodów Jakiś dramatu, wybuch wulkanu, wojna domowa, coś się dzieje, to mając to zboże, można wysłać statek zboża, budując w ten sposób nasze przełożenia, nasz wizerunek w Czarnej Afryce czy, czy gdzie indziej, budując również pewien ciąg logiczny, że możemy wtedy tam się zakotwiczyć z wyrobami przemysłowymi, innymi i tak dalej. No ale nie ma żadnego portu, wszystko było przygotowane tak na marginesie wszystko. Nawet prokuratoria generalna wydała. Zgodę, że nie musi być przetarg na to przeprowadzony. Instytucja państwowa może to przejąć. Zarząd portu, przeszczęśliwy, że to będzie państwowe nabrzeże. Możliwość obsługiwania dużych statków, Panamaxów, obrotnica w porcie, pogłębiony tor, mam 14 czy 15 metrów. Duże statki mogłyby być, dwa nabrzeża, długie i krótkie. Tam trzeba by dołożyć trochę pieniędzy do zwiększenia szybkości zasypu. Port. Przy auto, z dojazdem od autostrady z torami ze Śląska idącymi. No, marzenie. Przestałem być ministrem. Natychmiast zostały wszystkie rozmowy utrącone. I tak jakby komuś zależało, żeby tym wielkim, globalnym firmom nie zaszkodzić w ich interesach. W tej, chwili, się komu. W tej chwili możliwości szybkiego eksportu nie ma. W związku z tym... Jeżeli chcemy rozładować tę górkę, która w tej chwili jest, oczywiście zachowujemy... Też do końca nie wiadomo, mówi się, że jest około 9 milionów to za dużo. Trochę trzeba zostawić na rezerwy, bo głupi tylko nie, nie ma rezerw. Może ze 3-4 miliony muszą być w rezerwie. Reszty, wywieźć się nie uda. Każdy miesiąc jeszcze dodatkowo, to, to, to późnia, to trzeba po pierwsze wykorzystać do produkcji, zwiększenia produkcji spirytusu. Dolewanego do benzyny. Wprowadziliśmy paliwo E10. 10% dolewu spirytusu. No tak, tylko że gorzelnie zalane po, po korek, a spirytus zagranicy. A tu, złoty 60, zł, chyba ostatnio gorzelnikom się oferuje. Paliwo, to jest 1 do jednego mniej więcej. Paliwo 7 zł benzyna, a za spirytus, złoty 60. Zł. Ale nie cena problemem. Gorzelnie mogłyby przerobić znaczną część tego zboża na spirytus. Jeszcze raz powtórzę: każdy kolejny miesiąc tylko sprawy pogarsza. Tak. Drugie: zboże powinno trafić gorszej jakości do biogazowni. Można gaz z tego wytworzyć. Z którego można uzyskać energię elektryczną, bo agregat włączyć. Ale również metan jest samoistnym paliwem: może być tłoczony do sieci, do butli gazowych, do napęd pojazdów. Więc można to wykorzystać. No ale biogazowni mało, no i też żadnych zachęt nie ma. To rząd musi zrobić, to nie sami rolnicy. To rząd, to i dlatego te adresowane oczekiwania rolników są do tego rządu. Do premiera Tuska, do resortów, które za to odpowiadają. I trzecie, co moim zdaniem by rozwiązało problem. Pewnie ktoś by ponarzekał, bo. Ponosz to dylematy moralne, budzi. Jeżeli nie ma co z tym zrobić, to gorsze gatunki zbóż trzeba po prostu wykorzystać energetycznie. Wykorzystać energię, która jest w nich. Są elektrociepłownie do współspalania biomasy i spalić to zboże wykorzystując ciepło. To nawet ekonomicznie, chyba by się wcale tak źle nie opłacało, ponieważ zboże jest tańsze w tej chwili od miału węglowego. To jest jakiś absurd. Często mówimy, że płacić jak za zboże, czyli w domyśle dużo. Nie. Zboże jest tańsze od miału z węgla, I, a kaloryczność mniej więcej 80%, jeżeli dobrze pamiętam, procent kaloryczności miału węglowego. Więc można by to zboże wykorzystać w elektrociepłowniach w ciągu lata też trzeba ciepłą wodę grzać. I to by rozładowało problem. Natomiast w dłuższej perspektywie, pyta pan, co bym zrobił jako minister, to trzeba budować bardziej stabilne źródła wykorzystania surowców, przede wszystkim roślinnych, czyli zboża, ale również i, i rzepaku, i innych surowców. Rozwój hodowli zwierząt. No ale tu ekolodzy, zieloni chcą wszystko tępić, bo ponoć zwierzę ważniejsze od człowieka. Ale rozwój hodowli. Pozwala zagospodarować bardzo dużo zboża, na przykład hodowla trzody chlewnej, utrzymanie wysokiej hodowli drobiu. Za chwilę z powodu mięsa z Ukrainy to ich hodowla drobiu w Polsce y, zmarnieje. Y, więc y, rozwój hodowli, rozwój wykorzystania tego energetycznego, nieżywnościowego. I również rozwój ekspansji y, eksportowej. Y, placówki dyplomatyczne, wszędzie gdzie mamy interes. Główne rynki odbiorcze, gdzie brakuje żywności, tam musi być grupa czy chociaż jeden radca rolny, który będzie się zajmował szukaniem kontaktów polskich firm. Bo przecież nie rząd będzie handlował, tylko firmy. I powinien znać warunki kulturowe, religijne, kto tam rządzi, kto jest właścicielem sieci handlowych, przetwórstwa, z kim rozmawiać, jakie są uwarunkowania etniczne, plemienne i tak dalej. Mówiąc prost, komu łapówki trzeba dawać, żeby coś tam sprzedać. No, firmy się nie przebiją, do, do krajów grupy ASEAN, czy do Afryki, a tam potrzeba żywności, bo firma nie ma możliwości rozeznać, tam by musiały być właśnie osoby dedykowane. No ale spór, czy to będzie ministra spraw zagranicznych pracownik, czy ministra rolnictwa, czy to ma być paich. No, i tak się to wszystko buja, ale trzeba budować właśnie też wzmocnienie eksportu. Przekierowanie produkcji w kierunku żywności wysokiej jakości. Nie produkować może bardzo dużo, ale czegoś droższego. Postawienie na przetwórstwo. Głupotą jest sprzedawanie surowców. Ja zresztą to próbowałem jako minister. Wie pan, nie jest głupio mówić, bo właściwie to wszystko przez te dwa lata z okładem, wszystko to próbowałem podejmować. między to Wszystko innym... zablokowane. No i to, to byłem potrzebny, żeby rolników uspokoić, a nie po to, żeby jakiegoś yy, spełnić no, rodzinę, nowy, nowy jakiś impuls rolników. rozwojowy, który by służył Polsce. No, to mogę tylko traktować to jako yy, osobisty zawód i może osobistą klęskę. Natomiast my powinniśmy się cieszyć z faktu, że mamy dobre rolnictwo. Nie martwić się, że to będzie klęska, klęska rodzaju. Jako klęska urodzaju. Dziękować Panu Bogu, krzyż całować, że rośnie, że możemy dzielić się z potrzebującymi na świecie, że możemy to być źródło dochodu, a nie opowiadać, jak zwinąć rolnictwo, jak je tak. zmniejszyć, tak jak w tej chwili ci różni pseudo, pseudoekolodzy i, i politycy zakładają. Więc wydaje mi się, że rolnictwo jest naszym wielkim skarbem narodowym, a nie kulą nogi i utrapieniem. Dziękuję bardzo panie ministrze i mam nadzieję, że kiedyś w Polsce pojawi się ugrupowanie, które po prostu w polityce rolnej będzie przeprowadzało, wprowadzało interes narodu. Ja bardzo dziękuję za ten wywiad i może długo, ale staram się wyjaśnić wszystkie również swoje wątpliwości, obawy, nadzieje. Najczęściej w mediach nie ma możliwości, by to wszystko w szczegółach wytłumaczyć, dlatego tym bardziej jestem wdzięczny. Pozdrawiam wszystkich Waszych y, widzów, obserwujących. Proszę redaktora Gadowskiego również serdecznie pozdrowić. Myślę, że jest wielu ludzi w, w Polsce z troską patrzących na przyszłość y, naszego narodu, naszego państwa, rozumiejących również, jak w tym zmieniającym się, skomplikowanym pełnym y, gier, interesów, dużego kapitału, w świecie, że jednak jest coś takiego jak. Polska, jak patriotyzm, jak polska racja stanu. Obyśmy umieli powstrzymać te wszystkie destrukcyjne tendencje, które coraz bardziej głupiej Europie y, następują na świecie. Y, niech Pan Bóg też nad nami czuwa. I mówię to również w kontekście świąt Wielkiej Nocy, tych najważniejszych, gdzie jednak myślimy również w tym eschatologicznym wymiarze, że to nasze życie, które chcemy jak najlepiej przeżyć. Ale ma jednak jakieś mocniejsze uzasadnienie, bo jest coś. Inaczej to od wiele od bydląt byśmy się nie różnili. Dziękuję bardzo. Wszystkiego panie dobrego, szczerze. Szczęść Boże, niech Pan Bóg błogosławi. Chrystus zmartwychwstał. Jakie Za Zaprawdę zmartwychwstał. Naszym gościem był Jan Krzysztof Ardanowski. ten program wydawnictwo filmy wszystkie nasze akcje są możliwe i powstają tylko dzięki waszemu wsparciu możecie nas wspierać na portalu patronite czy możecie zostać naszymi patronami dobroczyńcami i nas wspomagać tam wszystko co wy przeczytacie możecie też Odwiedzając moją stronę www.gadowski-witold.pl wpłacać bezpośrednio, tam jest zakładka mówiąca o wsparciu, to ma dwojaką wartość. Po pierwsze, niebagatelną wartość finansową, ponieważ nie bierzemy od nikogo pieniędzy i musimy się sami utrzymywać i za zebrane pieniądze czynić nasze produkcje. A po drugie, daje nam to realne wsparcie duchowe. Dlatego, że jeżeli ktoś poświęca swoje pieniądze, zadaje sobie trud, żeby nam wpłacić, to znaczy, że nas rzeczywiście popiera. Nie tylko klepie po plecach i mówi fajnie, fajnie, ale włącza się w naszą społeczność. Zapraszam do tworzenia Wyspy Wolności, która dzięki Wam może się rozrastać.